Topielica. Opowiadanie z serii Demonofil Autor: Bruno Siak. Czyta: Bruno Siak. Ciało leżało w płytkiej wodzie, metr od brzegu jeziora, twarzą w kierunku dna. Nogi i ręce szeroko rozrzucone. Dłonie i sportowe buty w krzykliwych kolorach ugrzęzły w brunatno-szarym mule. W powietrzu roztaczał się zapach mokrej ziemi i psujących się ryb. Czułem coś spleśniałego, gorzkiego, trochę jak butwiejące jesienne liście. Topielec miał od 10 do 12 lat. To był chłopiec. Rozpoznałem to po ubraniu. Tylko chłopiec mógł nosić krótkie spodnie z napisem Spider-Man oraz bluzę z kapturem. Ubrania wydymały się pod mętną wodą, jakby powiewały na lekkim wietrze. Poczułem żal, patrząc na jego ciało. Wydawało mi się, że w powietrzu nadal wisi strach, paniczny strach, który zastygł tam jak skorupa. Nauczyłem się trochę od Magdy wyczuwać takie rzeczy. Trzeba było zaufać swoim zwierzęcym zmysłom. To było to, co ludzie nazywają przeczuciem stałem blisko brzegu na kępach spalonej słońcem trawy a nie grząskim mulistym gruncie nie chciałem się przewrócić i wpaść do jeziora nie dlatego że bałem się wody albo brzydziłem zmarłego po prostu obawiałem się że przeszkodzę w pracy policji w wodzie wokół ciała brodziło dwóch techników kryminalistycznych i robiło zdjęcia kiedy unosili obutę w kalosze nogi Muł mlaskał i syczał, a wzburzona woda lizała brzeg, oblepiony brunatną zielonkawą pianą i zbutwiałymi liśćmi. Starszy i zapewne bardziej doświadczony technik, co najmniej pięćdziesięcioletni, poruszał się oszczędnie. Zajmował pozycję starannie, ustawiając stopy, a potem wyginał się z aparatem, by zrobić odpowiednie zdjęcia. Był łysy z siwą, krótką brodą i wąsami. Co kilka chwil musiał opuszczać aparat, by poprawić spodnie zsuwające się z wydatnego brzucha. Młodszy, około trzydziestoletni, miał muskularną budowę ciała i nosił na szyi złoty, gruby łańcuch, jak rosyjski gangster. Cholera! syknął ten muskularny i uderzył się w biceps. Komary, ale w listopadzie? Wydaje ci się, Adam, mruknął starszy. Nawet na niego nie patrząc, jak wydaje, jak mnie właśnie ujebał i swędzi. No patrz, wystawił w jego stronę mięsień, ale siwy technik go zignorował. Obserwowałem ich z przyjemnością. Technicy kryminalistyczni działali jak zgrany tandem. Dobrze naoliwiona maszyna. Ja też kręciłem się na brzegu i pstykałem zdjęcia, ale byłem niepotrzebny i czułem się jak piąte koło u wozu. Komendant Biedrzycki nalegał jednak, bym odgrywał to przedstawienie z powodu reportera lokalnej gazety. Ten już przyjechał nad to wciśnięte w gęsty las jezioro, patrzył na nas i próbował podejść bliżej, ale powstrzymywali go dwaj posterunkowi oraz foliowa taśma rozpięta między drzewami. Obserwował brzeg z użyciem lornetki. Nad wąską, dziką plażę prowadziła tylko jedna droga. Mógł oczywiście próbować iść gęstwiną, ale na pewno pobrudziłby buty i jasne spodnie, może nawet porwał koszulę. To był wysoki i szczupły mężczyzna o modnej fryzurze, głowa wygolona na bokach, z zostawionymi na górze długimi włosami, sklejonymi żelem i ułożonymi jak daszek. Napierał na policyjną taśmę tak mocno, że wydawało się, że ta za chwilę pęknie. Wyglądał na energicznego i zaangażowanego. Czułem, że gdyby się dowiedział, że na miejsce zbrodni, a przynajmniej odnalezienia ciała, Biedrzycki przyprowadził jakiegoś nieuprawnionego małolata, to rozdmuchałby wszystko i zrobiłaby się afera. Dlatego właśnie występowałem w przebraniu. Na głowę założyłem czapkę z daszkiem z napisem Policja, a twarz zakryłem płócienną maseczką, mimo że zapach rozkładającego się ciała nie był jeszcze intensywny. Komendant sądził, że to wystarczy. Był niemal kopią komendanta Tyckiego. Też wysoki i otyły. Tylko nie pocił się tak bardzo i miał na głowie o wiele więcej czarnych włosów. Zdjęcia zrobione. Powiedział łysy technik do komendanta. Czekamy na podkomisarza? Czy możemy ruszyć ciało? A dlaczego chcesz je ruszać, Gulski? Nie od razu do kostnicy? Nie no, panie komendancie... Technik przerwał, by poprawić spodnie. Leży na brzuchu, w płytkiej wodzie, ręce i nogi w mule. Wszystko, co najważniejsze tam jest. W mule. Wszystkie ślady. Jak się wyjmie go, to zniknie. Trzeba szybko. Biedrzycki wyglądał tak, jakby nie słuchał uważnie. Ciągle patrzył w stronę reportera. Odpowiedział dopiero po kilkunastu sekundach, kiedy wydawało się, że nie ma zamiaru nic mówić. A ruszajcie, róbcie, co uważacie za stosowne. Tylko zdjęcia wszystkiego robić, powiedział. A podkomisarz Doral? Zapytał ponownie Gulski. Nie czekamy na niego? Komendant spojrzał na technika i zmrużył złośliwie oczy. Przy ostatnich trzech ciałach nic nie znalazł. To, co niby miałby tu znaleźć. Wy się lepiej znacie. Dalej, dalej, machnął niecierpliwie ręką i znowu zerknął w stronę reportera. — Róbcie robotę. Gulski skinął głową i przysunął się w wodzie jak polująca czapla. Naciągnął na ręce długie do łokci gumowe rękawice. — Strzelaj, Adam, foty, a ja podnoszę. Mruknął, rozstawiając szeroko nogi. Postał tak chwilę, by kalosze dobrze zagłębiły się w mule. — A ty, dzieciak? zwrócił się do mnie. — Też rób, może się na coś przydasz. Jak masz na imię? — Karol! No to rób foty, Karol! Posłusznie uniosłem aparat. Mogłem się teraz na coś przydać. Prawda jest taka, że nie chciałem przyjeżdżać nad to jezioro i pakować się w sprawę topielców i zaginięć, ale komendant Tycki prosił tak długo, że w końcu dałem się namówić. Mówił, że giną dzieci i mogą to powstrzymać. Uratować kogoś żywego. Zgodziłem się. Komendant umiał mnie tak połechtać, że nadstawiałem karku za darmo. Chyba nie jestem zbyt mądry. W dodatku musiałem nakłamać Magdzie, że jadę na wieczór kawalerski. Podskórnie czułem, że nie wyniknie z tego nic dobrego, ale się zgodziłem. Przysłano po mnie radiowóz i po dwóch godzinach wczesnym rankiem znalazłem się nad jeziorem głębokim, położonym dwa kilometry od małej podkarpackiej wioski o nazwie Welesice. Zawieziono mnie wprost na miejsce, gdzie odnaleziono ciało. Czwarte w ostatnich dwóch miesiącach. Zanim wyszedłem z radiowozu, dostałem aparat, czapkę i maskę. Moje przebranie. Czułem się trochę jak we śnie. W jednej chwili jadłem jajecznicę na boczku w mojej kawalerce, a w drugiej znalazłem się na miejscu zbrodni z aparatem, jak w filmie sensacyjnym. Zgodnie z poleceniem Biedrzyckiego... Technicy kryminalistycznie robili to, co uważali za stosowne. Gulski chwycił jedną dłonią okolice łokcia topielca, drugą za nadgarstek i zaparł się nogami. Z powodu stężenia pośmiertnego musiał unieść całe ramię i część korpusu martwego chłopca. Gdy ciało wyszło z mułu, rozległo się mlaśnięcie. Od tego dźwięku przyszedł mnie dreszcz. Woda zakotłowała się, gdy spod topielca uciekły małe rybki i skorupiaki. Gulski wcisnął but pod pachę chłopca, by utrzymać jego dłoń nad powierzchnią wody. Kucnął i przyjrzał się bladym, brudnym i spuchniętym od wody palcom. — Wygląda, jakby drapał dno — wskazał na paznokcie. Jeden łamany i czarny brud pod nimi. Palce wygięte jak grabie. Pewnie go ktoś topił. Zbliżyłem się do ciała. Nawet nie zauważyłem, kiedy zszedłem z trawy. Stopy zapadły się w mule i poczułem, że woda wlewa mi się do buta. Zrobiłem zbliżenie i cyknąłem dwa zdjęcia. Obok kręcił się Adam. Również fotografował palce chłopca. Gulski opuścił delikatnie dłoń do wody i uniósł drugą, znowu chwytając za łokieć i ramię Wcisnął but pod pachem topielca. Też czarno za paznokciami, mruknął. I tak samo wygięte palce. Czy to zaginiony Michał Giba? Wrzasnął nagle reporter z policyjnej taśmy. Trzeba przyznać, że miał donośny głos. Oderwałem oczy od paznokci chłopca i spojrzałem na dziennikarza. Składał dłonie przy ustach, by go było lepiej słychać. Jeszcze ja bezczelny, barknął pod nosem Biedrzycki. Nie odwrócił się jednak nie widzi, że pracujemy. Jeszcze mi dwóch posterunkowych zajmuje, ile by oni mogli mandatów w tym czasie natrzaskać. Panie komendancie, wrzasnął znowu dziennikarz. Pan musi odpowiedzieć. Ludzie mają prawo wiedzieć. Tym razem komendant nie wytrzymał. Odwrócił się gwałtownie. Postąpił w stronę reportera kilka kroków. I wycelował palcem w jego głowę. Chcesz to powiedzieć gibom, że ich synek tu leży? krzyknął. O to ci chodzi? Żeby się z tych twoich internetów dowiedzieli? Z telewizji? Nie. Dziennikarz odsunął się na krok od taśmy. Nie chciał chyba jeszcze bardziej denerwować komendanta No to wypierdalaj. Drobinki śliny wytrysnęły z ust pieszyckiego. Bo uwierz mi, jak tego nie zrobisz, to słowa nie usłyszysz, nie tylko ode mnie, ale od żadnego policjanta w tym powiecie. Reporter nic nie odpowiedział, tylko odwrócił się i powoli podszedł do nowego BMW, zaparkowanego zaraz obok radiowozu. Biedrzycki cały czas na niego patrzył z pochyloną głową, jak byk gotowy do szarży. Dziennikarz wsiadł do auta, uruchomił silnik i odjechał. Chyba wiedział, kiedy odpuścić komendant sapnął. Otworzył usta, jakby chciał rozluźnić zaciśnięte jak u pitbula, szczęki. Obciągnął marynarkę munduru i odwrócił się do nas. Uspokoił się. Zauważyłem, że technicy przerwali pracę, również obserwując wybuch komendanta. Możesz już te szmaty zdjąć z twarzy, Karol, powiedział Biedrzycki. Pewnie ci przeszkadza. Maseczka nie przeszkadzała mi, ale natychmiast ją zdjąłem. Komendant był jeszcze w takim stanie ducha, że nie przyjmował żadnej odmowy, nawet w takiej głupiej sprawie. Nie no, po prostu to przez to jezioro, zaczął tłumaczyć swój wybuch złości. Spać nie mogę po nocach. To spokojne miejsce było cały powiat. Ech, to czwarty topielec od sierpnia. Czwarty, rozumiesz? W sierpniu utopiła się dziewczynka. Kąpać się przyszła z koleżanką. Potem dwóch wędkarzy w październiku i teraz ten chłopak. A jeszcze parę osób jest zaginionych, a i to wędkarzy. Bo jakiś debil do internetu puścił, że tu ryby biorą jak cholera. A biorą? Zainteresował się Gulski. A skąd mam wiedzieć? Żachnął się komendant. I w jego głosie pojawiła się nutka niedawnej furii. Filmy pokazał! A tam pewnie ktoś pod wodą ryby te cholera na haczyki nakładał albo jakiś wodomontaż. Zbliżyłem się do brzegu i kucnąłem. Przyjrzałem się dłonią chłopca. Muł już nieco opadł i widziałem obie dokładnie. Kiedy Gulski położył ciało, przesunął je kilkanaście centymetrów i obie wystawały nieco nad powierzchnią wody. Chłopak miał coś wbitego pod paznokcie. Postąpiłem krok do przodu. I wszedłem do jeziora, by przyjrzeć się jeszcze lepiej. Woda nalała mi się do trampek. Była zimna, ale nie tak bardzo, jak się spodziewałem. — A, roześmiał się Gulski. — Karol się zainteresował. Co tam znalazłeś? — Igły — odpowiedziałem, bo już się dobrze przyjrzałem. — Jakie igły? — Igły z drzewa, nie wiem. Sosny wbite są. Popatrzyłem w oczy Gulskiemu. Myślałem, że on pierwszy zrozumie, jaki z tego płynie wniosek. W mule są przecież igły, mruknął technik. Wokół tego bajora jest pełno drzew. Ale to są wbite pod paznokcie igły co najmniej pięć dodałem. Usłyszałem za sobą sapanie Biedrzyckiego. Kłócnął przy brzegu, tuż obok mnie. Strzeliłem mu przy tym kolana. Czyli suche musiały być, bo jak namokną, to się miękkie robią i się nie wbijają, co? No właśnie, potwierdziłem. Musiały być suche. O, i tutaj. Wskazałem palcem na krawędź dłoni. Tam jakby drzazga siedzi pod skórą. Gulski pokiwał głową, a potem podszedł powoli do nóg chłopca i wydobył jedną stopę z wody. Podniosłem aparat. I zrobiłem kilka zdjęć. To normalne, że w tylu miejscach nie ma skóry? Zapytałem. Młodszy technik opuścił aparat. Położył ręce na biodrach. I patrzył przez chwilę na łydkę topielca. Nie. Pokręcił głową. Z reguły musi minąć co najmniej tydzień. By ryby i inne zwierzęta tak obiadły. I nie o tej porze roku. Przynajmniej ja tak miałem. Ale to pewnie wszystko zależy od akwenu. Miejsca, dostępności pożywienia i takich. Pierdolisz Adam, przerwał gulski, zbliżając twarz do stopy topielca. Takie obżarcie to dziwadło. Hmm. Do kości w niektórych miejscach nigdy tak nie ma, by w dobę obżarły. W Polsce piranie nie żyją. A to, co to? Wskazałem na silne pręgi wokół kostki. Były widoczne na kawałku skóry, który pozostał, ale także na tkance mięśniowej. Gulski zbliżył twarz na kilka centymetrów i zmarszczył nos. To wygląda, jakby ktoś sznurem ścisnął, może nawet drutem. Zasinienie nawet przerżnęło skórę cholera. To wyraźne. Ktoś go ciągnął za tą nogę. Sznurem związał. Zaciągnął do jeziora upewnił się Biedrzycki. Te skinął głową Gulski. i ostrożnie opuścił nogę chłopca do wody. Tam igły, tu sznur. Na to wszystko wskazuje na razie. Zrobił długi krok, zajął dogodną pozycję i uniósł powoli drugą stopę do pielca nad lustro wody. Obejrzał ją dokładnie. Na tej chyba nie ma pręgi. Powiedziałem. Skóry też nie ma, mruknął Gulski. Do mięśni wyżarte. Co za cholera. Biedrzycki sapnął, zdjął czapkę i przeczestał palcami włosy. No, jo, no to rozumiem, że go ktoś zaciągnął do wody, powiedział, drapiąc się po szyi. Cholerne komary. Nigdzie indziej nie ma tych dziadów, tylko tutaj. Gulski uniósł w górę głowę i popatrzył w niebo. Podobno tu taki mikroklimat, że żadnej chmury i ciągle słońce świeci na to jezioro. Biedrzycki machnął ręką. Głupoty. Obracamy na plecy? zapytał Gulski i spojrzał na komendanta. Tak, zrób to. Nie czekamy na Dorala. Gulski razem z drugim technikiem które również założył gumowe rękawice chwycili chłopaka za kończyny i bardzo powoli obrócili sztywne ciało, wyciągając je równocześnie nieco na brzeg. Widziałem, jak z pomiędzy poszarpanej skóry wyślizgują się jakieś glistowate stworzenia. Zrobiło mi się niedobrze, bo w powietrzu rozniósł się silny, mdlący, gnilny zapach. I nagle wszelki wiatr ustał. Promienie słońca odbijały się od wody. Jak od gigantycznego lustra. Zrobiło się nagle gorąco i duszno. To ten gula powiedział Biedrzycki, gdy dokładnie obejrzał twarz chłopca. Szczerze mówiąc, nie miałem pojęcia, jak mógł go rozpoznać. Widziałem już wiele okropności w życiu, ale twarzy tego martwego dziecka nie zapomnę nigdy. Była zapadnięta, szara i pozbawiona całkowicie skóry. Brak gałek ocznych, a oczodoły wypełnione błotem. Wydawało mi się, że w środku szkli się jakieś czarne, wężowate ciało. Szczęki chłopca zaciśnięte mocno, odsłonięte zęby. Wargi obiedzone niemal całkowicie, oprócz kącików ust. Między ocalałymi kawałkami skóry i mięśniami mimicznymi przezierały białe fragmenty kości. Na łukach brwiowych, u nasady nosa i na szczęce. Szyja rozszarpana, a bluza w strzępach, w wodorostach i brązowa od krwi. Gdy Gulski odwrócił chłopca, w wodzie zostały kawałki rozciętych jelit. Na powierzchni zaczęła unosić się ich cuchnąca zawartość. A to normalne? Zapytałem, wskazując na niemal pustą jamę brzuszną chłopca. Klatka piersiowa pulsowała, unosiła się i drżała, jakby nadal żył. Nienormalne, pokręcił głową Gulski. Szczególnie ten brak skóry. Tak się po prostu nie dzieje. Skóra zostaje. Wyprostowałem się i uważnie obejrzałem linię brzegową jeziora. To nie był duży zbiornik, najwyżej hektar. Niemal wszędzie brzeg porośnięty gęstą roślinnością, suchymi łodygami tataraku i skarłowaciałą wieżbą i krzakami leszczyny. Nieco dalej. Głównie drzewa liściaste, ale zdarzały się też duże, stare sosny i świerk. A tam co jest? Wskazałem na wypełzający na kilka metrów w głąb jeziora stary pomost. Pnie wspierające budowlę były niemal całkowicie czarne i porośnięte gęsto ciemnozielonym mchem. Obok pomostu dostrzegłem też wąską ścieżkę i małą, zaledwie trzymetrową plażę. Biedrzycki westchnął. Tam dalej jest dom, ale go zasłaniają drzewa od tej strony. Niski, parterowy taki, chata raczej. Kilka kroków od brzegu. Ten pomost dochodzi aż do werandy tej chaty. Mieszka tam ktoś? zapytałem. Może ktoś coś widział? Biedrzycki pokręcił głową. Ta sterucha już nie żyje. Miryca ją nazywali. Żyła tam, w tamtym domu, odkąd pamiętam, jeszcze jak byłem małym chłopcem. Ale w lipcu zmarła. W lipcu. Spojrzał na mnie znacząco. I w lipcu wszystko się zaczęło. Ona umarła i wszystko się zaczęło. Najwidoczniej Biedrzycki sądził, że jego topielcy pojawiają się z powodu ducha tej starej. To nie było znowu takie niemożliwe. No, pamiętam to powiedział Gulski, zdejmując rękawice. Też do niej nas wezwali, bo w wodzie leżała. Utopiła się? Zapytałem. Nie. Gulski znowu poprawił opadające spodnie. Na pomoście się poślizgnęła i uderzyła potylicą o belkę. Akurat tam taki gwóźdź wystawał. Tak na cztery centymetry, pokazał na palcu wskazującym. Wybił dziurę w czaszce, jak pocisk z karabinu. Jak egzekucja to wyglądało, bo ten gwóźdź się urwał i razem z nim wpadła do wody. Trochę się nagłowiliśmy, żeby to odtworzyć, bo to na początku jak rana postrzałowa wyglądało. Jakby, wiesz, ktoś jej kazał uklęknąć i pach w głowę z bliska. Ciało z pomostu do wody. No. Egzekucja. Bo ten doral taki rozgarnięty. Mruknął Biedrzycki. To mu tyle zajęło. Jeszcze raz popatrzyłem na gęsto zarośniętą linię brzegową, a potem znowu zatrzymałem wzrok na pomoście. Bardzo ją ryby obiadły ze skóry? Zapytałem. Nie zdążyły, odparł Adam, biegając Gulskiego, który był wtedy zajęty podciąganiem spodni. Zaraz przyszedł do niej klient akurat. Nawet godziny w wodzie nie leżała. To co ona robiła, że klient? zapytałem. Jakich miała klientów? Miryca robiła różne rzeczy i to od lat odparł Biedrzycki. Wydawało mi się, że jego twarz skrzywiła się, jakby w ustach poczuł coś kwaśnego, jakby żgnęła go w serce jakaś dawna uraza lub nieprzyjemne wspomnienie. Miryca dziwne, ale tak właśnie mówili że niby mir zaprowadza rozumiesz. Spokój. Ludzie do niej chodzili z problemami. To była taka znachorka, może nawet szamanka. Normalnie to był na to paragraf, ale nie słyszałem, żeby komu zaszkodziła tymi swoimi radami i od lekarzy nie odpędzała. To jej nie ruszałem. Zresztą pieniędzy nie chciała brać za te swoje zioła i rady. Ludzie sami znosili, a to kurę, a to gartofli, marchwi. Sama też nieźle łowiła. Tutaj wędkarze mówili, że miała zwykłego kija z żyłką. Wychodziła na pomost, patrzyła na wodę i ledwo co zamoczyła, to zaraz rybę wyciągała. Znała to jezioro jak nikt. Trzeba tam iść, do tej chaty, powiedziałem. Teraz. A niby dlaczego? Zapytał Biedrzycki. Wydawało mi się, że znowu zagotował się od gniewu. Jakbym czarta próbował wepchnąć do kościoła. Tego chłopaka zaciągnięto do jeziora z brzegu odparłem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jeszcze raz rzuciłem okiem na linię brzegową. I ten cały brzeg jak teraz patrzę to wygląda tak, że jakby tamtędy ktoś go ciągnął to miałby trudne zadanie. Chłopak nie wbijałby palców w ziemię, ale chwytał gałęzie, korzenie a to zostawia ślady wyrwane, połamane rośliny szczególnie, że to było niedawno. A więc tego chłopca ktoś mógł zaciągnąć do wody tylko tym wąskim pasem, który prowadzi do tej plaży. A przecież nic nie zauważyliśmy. Lub tam, wskazałem na drugą stronę jeziora, obok tego pomostu. Tam też ktoś mógł go ściągnąć do wody. Karol dobrze mówi, poparł mnie Gulski. To pielec nie robiłby wtedy z rąk grabi, jakby go ktoś przez gęstwinę ciągnął. Gałęzie, łodygi i korzenie są pewniejsze. A więc albo po plaży, albo tam, obok chaty Mirycy. Biedrzycki zagryzł wargę i spojrzał w stronę pomostu. Dobra, powiedział. To wy zajmijcie się tym ciałem. Albo nie, lepiej poczekajcie na Dorala. Niech na swoją pensję zarobi, a ja pójdę z Karolem do chaty tej Mirycy. Się robi, szefie. Poszedłem za Biedrzyckim, który poprowadził mnie najpierw drogą w stronę dwóch posterunkowych pilnujących cały czas, by żaden z gapiów nie przeszkadzał w pracy policji, a potem skręcił w lewo w leśną ścieżkę. Prowadzi wzdłuż brzegu do tej chaty, powiedział. Będzie spacerek. Żałowałem teraz, że wszedłem w butach do wody. Ciąkały mi tak, jakbym chodził po błocie i zrobiło mi się zimno. W cieniu drzew było już znacznie chłodniej. Wyraźna ta ścieżka, powiedziałem. Chyba tak mało tych klientów to nie miała. Tak, miejscowi tędy chodzili, przyznał komendant. Z kilku wsi. Niektóre baby lubiły z nią pogadać. I przychodziły towarzysko, mimo że ksiądz zakazywał. Ale dużo ich nie było, nie tyle co dawniej. Takie ścieżki wolno zarastają po prostu. Ksiądz zakazywał? Tak, zakazywał, potwierdził Biedrzycki i zatrzymał się, by ściągnąć pajęczynę z twarzy. Mówił, że to, co narobi, to gusła i zabobony i zamiast jej pieniądze nosić, to mają na dzieła Boże dawać. I co? Wiesz, Karol, księża przychodzą i odchodzą, a Miryca była tu od zawsze i pomagała podobno od zawsze. Przynajmniej nie szkodziła. Po kolejnych kilku minutach dostrzegłem małą polankę, a za nią niewielki parterowy dom ze starych bali z dwuspadowym dachem ze strzechy. Na środku dachu drewniany krzyż z zaostrzonym końcem, a za nim ceglany komin. Ściany budynku były czarne, od dołu do wysokości metra zarośniętym chem. W kilku miejscach, szczególnie pod dachem. Dostrzegłem wyrastającą ze ścian skórzastą hubę drzewną pomarańczowo szarym kolorze. Niektóre wyglądały trochę jak łby żab albo węży zatopione w drewnie. Na ścianie domu dostrzegłem tylko jedno kwadratowe okno wyposażone w grube, wzmocnione stalą kiennicę. Tam ktoś jeszcze przychodzi? zapytałem. Czasami wędkarze, jak pada, ale ludzie raczej unikają tego miejsca. Wytłumaczył Biedrzycki. Chodź, wejście jest tylko od strony werandy. Poprowadził mnie ścieżką z zagłębionych w ziemi kamieni. Mnie to dziwi, że ona miała tylko dwa okna. Ciemno tam jak w grobie. No, chodź za mną! Komendant wszedł pewnie po trzech pozieleniałych schodkach na deski werandy. Uginały się pod jego ciężarem tak bardzo, że obawiałem się, że zaraz któraś z nich pęknie. Wytrzymały jednak. Weranda była niewielka, szeroka na jakieś trzy metry, a potem zwężała się w dziesięciometrowy wychodzący na jezioro pomost. Deski były obsypane szyszkami i igłami potężnej, rosnącej tuż nad brzegiem sosny. Wykonana z belek bariera w dwóch miejscach pochylała się tak mocno w stronę wody, że bałbym się o nią oprzeć. No chodź! Pogodził mnie komendant: co tak stoisz? Kiedy postawiłem nogę na pierwszych z trzech stopni pozieleniałych schodów prowadzących na werandę, poczułem chłód, jakby jakaś lodowata dłoń ścisnęła mnie za serce. Dreszcz przeszedł mi po plecach. Zatrzymałem się. Magda uczyła mnie, że takie uczucie pojawia się zawsze, kiedy przez ciało przenika duch, że właśnie tak zwracają na siebie uwagę. Niektóre to potrafią. Co się stało? Zapytał Biedrzycki. Zbladłeś jakoś. Boisz się tam wejść? Do chaty? Wskazał na niskie, uchylone drzwi. Bez obawy. Nie zawali się. Tyle się nie zawaliło, to i teraz się nie zawali. Ten dach tak wygląda. Ale to solidne. Nie, nic. Zaprzeczyłem. Przystanąłem na chwilę. Chodźmy. Słuchaj, chłopaku! powiedział nagle Biedrzycki, marszcząc brwi. Bym cię nie wzywał, jakbym już sam nie wiedział, co robić. Myślałem, że to w końcu ustanie. Że tych topielców będzie mniej, jak lato się skończy. Cztery już są oficjalnie. Ale jest ich więcej. I to nie przypuszczenie, ale pewność. Tak naprawdę to przedwczoraj otrzymałem informację, od której westchnął. Myślałem, że osiwieją od razu, po prostu, aż musiałem usiąść. Jaką informację zapytałem? Tycki cię polecał, powiedział bezczelnie, ignorując moje pytanie. Może jednak po prostu nie usłyszał. Patrzył na deski werandy i zacisnął dłonie w pięści. Ja znam Tyckiego, jeszcze ze szkoły w legionowie. Zawsze miał głowę na karku i nie wierzył w różne pierdoły, duchy i takie tam. Ale czasami człowiek trafia na takie coś, że. znowu westchnął i rozejrzał się wokół, jakby obawiał się, że ktoś nas podsłuchuje. Dobra, wejdźmy do środka, tam powiem. Biedrzycki nacisnął klamkę i wszedł do chałupy. Obok drzwi dojrzałem małe okno, znowu głęboko osadzone, i z okiennicą. Pod nim stało jedynie plastikowe ogrodowe krzesło. Przekroczyłem próg i zagłębiłem się w półmroku. W nosie zakręciło mi się od zapachu ziół. Na ścianach wisiały kwiaty i liście związane sznurkami w pęki i zaczepione o wbite w belki gwoździe. Wiele jednak pospadało i leżało w kątach zamiecione przez wiatr albo przesunięte tam przez wędkarzy. Pod butami zezgrzytał piach. Podszedłem do dużego pieca kaflowego z szeroką ławą i ścianą do suszenia grzybów. Na fajerkach stały jeszcze dwa duże garnki, stare, żeliwne i całkowicie poczerniałe. Pewnie dlatego nikt ich nie ukradł. Kafle tego pieca były pomalowane na niebiesko. Na każdym ręcznie przedstawiono kwiat lub roślinę. Te kafle i piec w odpowiednich rękach. Musiały być warte dużo pieniędzy. Często chodziłem po antykwariatach i miałem rozeznanie. Ten, gdyby był nienaruszony, mógłbym sprzedać za co najmniej 30 tysięcy złotych. Ale większość kafli obtłukli niestety miejscowi wandale. Naprzeciwko pieca stało wysokie łóżko. Była to zwykła, zbita z bali rama, na której ułożono siennik i wypchaną sianem płócienną poduszkę. W wielu miejscach z siennika wystawały kawałki szarej, zgniecionej słomy. Pod łóżkiem nadal stały drewniane chodaki. Miryca musiała być niska. Chodaki wyglądały na dziecięce. Pod łóżkiem zauważyłem kuchenne sprzęty, dzieżę drewnianą, wałek i duże koryto. Obok łóżka okuty żelazem ważący pewnie ze 100 kg kufer, a na nim blaszana, pobijana miednica. Biedrzycki podszedł do czarnego ze starości masywnego kwadratowego stołu i usiadł na jednym z trzech krzeseł. Podłoga jęczała pod jego krokami, a piach skrzypiał, tak jakby to były kawałki potłuczonego szkła. — Chodź i siadaj obok, to ci opowiem wszystko — powiedział. — Tutaj nikt nas nie usłyszy. Przeszedłem na drugi koniec izby, próbując nie nadepnąć należące na podłodze miski, Talerze i stalowe sztuczce. Zakręciło mi się w nosie i kichnąłem. Obok stołu, na podłodze, piętrzyły się kubki ziół i zaschniętych liści, z pomiędzy których wystawały kamienne retorty, ale także stare narzędzia ogrodnicze o skróconych drewnianych trzonkach grabie, motyka i szpadel. Usiadłem obok Biedrzyckiego i położyłem ręce na blacie stołu. Przedwczoraj odkryli u nas dziuplę, niedaleko stąd, jakieś 17 kilometrów, zaczął komendant. Wiesz, dziupla, takie miejsce, gdzie się ukrywa skradzione samochody i czasem też rozbiera na części. Ta była jednak zapchana po kokardę. Znaleźliśmy 11 aut i cztery rozebrane. Poczekaliśmy spokojnie. Już po kilku godzinach wpadł tam Stefan Gącior. Nie zdziwiło mnie to. Chłopak 21 lat, nawet załodówki nie zdołał ukończyć, a od kilku miesięcy rozbijał się po okolicznych dyskotekach nowym BMW. Widać było, że zarobił na czymś czarnym. Trochę pocisnęliśmy i wszystko wyśpiewał. Okazało się, że znalazł w lesie, jak to określił, żyłem złota. Na początku sierpnia poszedł z rana na ryby, na to jezioro tutaj. Tak mówił debil, że na ryby a on haczyka od spławika nie odróżnia. No i na tych rybach znalazł zaparkowanego czarnego suwa. Na brzegu wędki, ale żadnych wędkarzy. Wszystkie stały w okolicy tej chaty, chaty Mirycy. Gąsior posiedział tam dwie godziny, tak do dziesiątej, na tej plaży, gdzie znaleźliśmy tego chłopaka dzisiaj. I nic nie złowił. Ale obce wędki nadal stały zarzucone. Cztery wędki na dwóch oddzielnych stanowiskach. Jedna na pomoście. A kolejne na plaży przed pomostem. Jedna nawet się przewróciła, bo jakaś ryba musiała szarpnąć. Zwietrzył okazję i podszedł bliżej, bo wiedział ile kosztuje dobra wędka i że łatwo taki towar obchnąć. Pomyślał, że wędkarze zasnęli w chacie i że warto spróbować. Podkradł się cichutko i nasłuchiwał. W chacie cisza. Cisza absolutna. Na brzegu nawet jednej fali. Wszystko się uspokoiło. Jakby jezioro wstrzymało oddech, jakby go zachęcało. Chciał ściągnąć wędki tylko z plaży, ale na pomoście zauważył skrzynię, w jakiej trzyma się zestawy wędkarskie, i przewrócone składane krzesło. To mógł być wielki łup! Ten kufer mógł być wart o wiele więcej niż wędki, i był jeszcze łatwiejszy do sprzedaży. Mógł go sprzedawać nawet na Allegro, powolutku, żeby go nie orżnął żaden paser. Podszedł. A tam kufer otwarty, w pierwszej szufladce kluczyki od samochodu, dokumenty pojazdu i portfel. Nie mógł uwierzyć w swoje szczęście. Zabrał sprzęt i wędki, a potem odjechał samochodem. W kolejnych dniach pojawiał się nad jeziorem o świcie, i co kilka dni sytuacja powtarzała się. Nie zawsze znajdował kluczyki, ale znał ze szkoły złodzieja samochodów i kradliwe dwóch. Mówił, że ukradli tak siedem aut. Gdy przychodziło świcie, wędkarzy nie było, bez względu na to, czy rozłożyli się na plaży, czy tutaj, w tym domu. Jakby się pod ziemię zapadli, albo tonęli. Wstałem od stołu i wyjrzałem przez małe okienko. A więc w tym jeziorze zginęło więcej niż cztery osoby, zapytałem. Tak, więcej. I do tego zabójcy tak nie działają seryjni. Nie w jednym miejscu. Biedrzycki wstał z krzesła i podniósł z podłogi kamienne narzędzie do rozgniatania nasion. Położył je na stole. Zaczęło się bujać jak kołyska. I to wszystko zaczęło się od śmierci tej kobiety, co tu mieszkała, tak? No, mniej więcej. I co? Sądzi Pan, że to demon? Komendant poczerwieniał lekko na twarzy. Przyznanie się do tego, że wierzył w coś paranormalnego, przychodziło mu z trudem. Tak, wykrztusił w końcu. Demon, duch, Mara, nie wiem co. Tak sądzę, bo inne wyjaśnienia są jeszcze bardziej pokręcił głową. Niemożliwe. A co jest w tej drugiej izbie? Zapytałem, wskazując na zbite z grubych desek drzwi. Wyglądały na tak masywne, jak wrota warownego zamku. — A, to taki jej magazyn — odparł. — Wejdź i zobacz sam, ale nie wiem, czy tam długo wytrzymasz. Nacisnąłem klamkę i przesunąłem drzwi bez trudu na kilkanaście centymetrów, tak żeby przecisnąć ją do środka, a potem musiałem pchać niemal z całej siły, by otworzyć je na całą szerokość. Drzwi opadły na starych zawiasach i szurały o podłogę. Było tam jeszcze mroczniej niż w pierwszym pomieszczeniu, bo jedyne okno zasłaniała okiennica. Biedrzycki miał rację. W pierwszej izbie panował zaduch, ale w drugiej zapach ziół był tak intensywny, że powietrze wydawało się gęste jak błoto. Zakręciło mi się w głowie. Cofnąłem się na próg. Dawno tam nikt nie wietrzył, powiedziałem. Biedrzycki pokiwał na to tylko głową. Zajrzałem do środka. Na ścianach wisiały półki, siedem rzędów od podłogi do sufitu, o różnej wysokości, na których stały metalowe pudełka po herbacie, słoiki wypełnione suszem roślinnym bądź mętnymi, różnokolorowymi płynami, a także plastikowe pojemniki po produktach spożywczych, najczęściej okrągłe, żółte pudełka po maśle roślinnym, ułożone w piramidy po trzy. Nie było tam ziół luzem, wszystko w pojemnikach, uporządkowane, jak w aptece. Kilka słojów spadło lub zrzucono je z półek, ale tylko jeden się rozbił na podłodze, a raczej pękł i zabarwił deski na zgniło zielony kolor. Pod ustawionym na środku izby kwadratowym stołem zauważyłem też kilka plastikowych pudełek, z których wysypały się zasuszone liście, grzyby, pocięte w paski korzenie i łodygi ale także coś wyglądającego na łuski ryb i kości zwierząt. Rzeczywiście, jak magazyn, powiedziałem, wbijając wzrok w stół na środku pomieszczenia. Blat pocięto wzdłuż i wszerz. Leżał na nim stary tasak z metalową rączką, nadal lśniący i bez śladu rdzy. Obok stołu zauważyłem też niski trójnożny zydelek. Domyśliłem się, że to na nim musiała siadywać Miryca. Ale przecież każda czarownica powinna mieć chociaż jedną ludzką czaszkę. Zażartowałem. A przynajmniej zwierzęcą. A tutaj żadnej. A gdzie szklana kula? Co to za czarownica? To ksiądz ją nazywał czarownicą. I mówił, że czaruje. Odparł Biedrzycki. Ale ksiądz... To był tu od niedawna. A nad tym jeziorem chata Mirycy stała odkąd ludzie pamiętają. Podobno przed tą teraz Mirycą była poprzednia Miryca. Ale ta, co niedawno umarła, to nie jej córka była, podobno pojawiła się nie wiadomo skąd. Ta nasza Miryca od dawna ludziom pomagała i nie chciała za to pieniędzy. Niektórzy mają taką potrzebę, jak widać. I dlatego mnie to dziwi, dlaczego teraz ludzi topi? Za co się mści? Może za to, że po tej mirycy nie pojawiła się następna? Może ktoś powinien oddać córkę na miryce? Taka ofiara? Może, powiedział Biedrzycki. Wszystko jak widać się kończy, ale skąd niby nowa miryca? Mówiłem przecież, że coraz mniej ludzi do niej chodziło, w większości starsi, którzy i tak by umarli. Kogo miałaby leczyć ta nowa miryca? Komu doradzać, by się tu zanudziła na śmierć? Teraz ludzie nawet do lekarza nie chodzą, tylko pytają innych na forach w internecie. I mieliby do niej chodzić. Nabrałem kilka głębszych oddechów i po tym, jak wzrok przyzwyczaił mi się do mroku, wszedłem do magazynu z ziołami. Skierowałem się do regału i zdjąłem z półki jedno z pudełek po maśle roślinnym. Na wieczku spodziewałem się wyrosowanej jakimś flamastrem nazwy, a zauważyłem jedynie kilka kropek i kresek. Ułożonych w schematyczny rysunek. Obejrzałem następne pudełka. Na każdym był rysunek, żadnych liter i cyfr. To analfabetka była, prawda? Chyba tak, wzruszył ramionami Biedrzycki. Nie wiem, ale do szkoły to ona nie chodziła. Wszystkiego, czego się nauczyła, wiedziała od tej poprzedniej mirycy. Tak to działo się tu od wieków. Na ścianie, na której były drzwi. Dostrzegłem kilkanaście sznurów i ułożone starannie na półce haczyki, i kilka drewnianych spławików. W kącie dwie stare składane z części wędki, podbierak i zwinięta sieć na ryby. Na podłodze pod ścianą stało sześć drewnianych beczek, a na nich lampa naftowa i cztery masywne deski. Domyśliłem się, do czego służyły, gdy dostrzegłem przybite do framugi drzwi masywne stalowe trzymaki. Te drzwi to można było berykadować, powiedziałem, odwracając się do Biedrzyckiego. Jak nie chciała, to nikt tutaj nie mógł wejść. Komendant wszedł do izby i popatrzył na deski. Tak, pokiwał głową. Jak się to zamknie i okiennice tego okienka, to naprawdę. Zresztą to okno i tak wysoko, że mało kto by się przecisnął. No i popatrz, wskazał ręką. Tam też są trzy maki na deski. Spojrzałem uważniej. Komendant nie mylił się. Miał policyjne oko do szczegółów. Okno też można było zagrodzić za pomocą desek i w ten sposób utworzyć z tej izby trudną do sforsowania fortecę o wiele trudniejszą niż zwykły wiejski dom. Jeszcze to! powiedział komendant i podniósł z podłogi półtora metrowy stalowy pręt z ostrzem na końcu. Wyglądało to trochę jak postawiona na sztorc kosa. Na drugim końcu pręd był zagięty pod kątem 90 stopni, tak by nie można go było wyrwać z rąk. Miała się czym bronić, dodał. Podszedłem do Biedrzyckiego i wziąłem do ręki narzędzie. Ale przed kim? mruknąłem. To jej groził. No nie wiem. Sama mieszkała, to pewnie wolała to mieć. Usiadłem na trójnożnym zydlu przy stole. I wtedy znowu poczułem, jakby ktoś mojej wnętrzności polał lodowatą wodą. Bezwiednie zeszczękałem zębami i zacząłem pocierać o siebie dłonie, tak jak niektórzy robią na siarczystym mrozie. Wstałem i wyszedłem pośpiesznie z izby, a potem z chaty na werandę. Oparłem się o barierkę i popatrzyłem na jezioro. Było spokojne, nadal żadnego podmuchu wiatru. Niebo czyste słońcu szybko zrobiło mi się gorąco. Po chwili dołączył do mnie Biedrzycki. Myśli pan, że ta Miryca teraz się mści na ludziach, którzy przyjdą nad jezioro? Zapytałem. Bo umarła? A to niemożliwe? Odpowiedział pytaniem komendant. Bo ja nie jestem taki przekonany, że ona się poślizgnęła na tym pomoście. Wskazał na deski przed nami. Krążyły od dawna legendy, że ona gdzieś tam w chałupie ma ukryty skarb. Może ktoś chciał to sprawdzić, zanim zabrałaby tajemnicę do grobu. I ją zabił? Może na początku nie chciał i się z nią szarpał, próbował do czegoś zmusić. Ja nie podważam wersji wydarzeń, którą ustalili śledczy, ale czy ktoś, nawet stary, potyka się na pomoście, po którym chodził kilkadziesiąt lat? Wypadki chodzą po ludziach, odparłem. Dlatego mówię. Że nie podważam wersji śledczych, którzy uznali to za nieszczęśliwy wypadek. Nie wiem jak było, ale w tym jeziorze giną ludzie. I od momentu kiedy umarła, to nie jest przypadek. Zszedłem z werandy na wąską plażę. Szukałem na ziemi śladów chłopca. To było zaledwie kilka metrów kwadratowych, nic nie znalazłem, ale to było miejsce, gdzie igły mogły się mu wbić za paznokcie. Było ich tam bardzo dużo. Były wysuszone i ostre. Oprócz tego leżało tam wiele liści. Trzeba by zdmuchnąć wszystko i dopiero zbadać, ale ziemia sucha. To może nic nie dać, powiedział Biedrzycki. Nie, nawet raczej na pewno nic nie da. Nawet nie będę zlecał, zresztą. To nie moja sprawa, tylko tego idioty Dorala. Nie będę go wyręczał w robocie, zresztą. Tak jak mówię... Ja już nie wierzę, że to coś zwykłego, nie tyle trupów. Dlatego nie ma co. Wyszedłem na pomost. Biedrzycki ruszył za mną. Deski były wysuszone przez słońce, ale i tak szedłem ostrożnie, bojąc się poślizgnąć. Doszedłem do końca i spojrzałem w stronę plaży. Ciało chłopca leżało już w trawie, schowane w czarnym foliowym worku. Na brzegu stał wysoki mężczyzna z bąbelkowym brzuchem i palił papierosa. Domyśliłem się, że to musiał być podkomisarz Doral, o którym Biedrzycki miał takie niskie mniemanie. – I co? Czujesz coś? – zapytał i położył mi ciężką rękę na ramieniu. – Czułem coś dwa razy – przyznałem. – I sądzę, że chyba muszę tutaj spędzić noc i sprawdzić, to wszystko przecież działo się w nocy. Biedrzycki ścisnął moje ramię i zbliżył się do mnie tak bardzo, że poczułem ostrą woń jego płynu po goleniu, pomieszaną z potem. Mogę z tobą tu być, jak chcesz, zaproponował. Zawsze pewniej, razem łatwiej. Dziękuję, ale wolę sam, powiedziałem i odwróciłem się w stronę chaty. Głównie po to, by zdjął tę niedźwiedzią łapę z mojego ramienia. Zawsze robiłem to sam i sobie radziłem. Powiedziałem, proszę mi zaufać. Biedrzycki przywiózł mnie na plażę, gdzie znaleziono zwłoki chłopca o 15:00. Nadal słońca na niebie nie przesłaniała żadna chmura a tafla jeziora była płaska jak blad stołu. Umówiliśmy się, że komendant będzie dostępny pod komórką. Miał czekać przez całą noc. Gdybym tylko miał kłopoty, obiecał, że się zjawi na miejscu po maksymalnie piętnastu minutach. Po krótkim spacerze ścieżką przez las, tą samą, którą szedłem rano z Biedrzyckim, dotarłem do chaty Mirycy. Dziwił mnie ten krzyż z belek na szczycie dachu obok komina. Nigdy takiego nie widziałem. To, że był zaostrzony, to zrozumiałe. Dzięki temu nie obsrywały go tam ptaki. Ale dlaczego w ogóle tam był? To był jakiś ukłon w stronę kościoła? Oprzedłem budynek, wszedłem na werandę i usiadłem na plastikowym krześle pod oknem. Przed sobą miałem pomost i jezioro. Pod nogami położyłem plecak. Miałem w nim kilka kanapek, termos z gorącą kawą i herbatą, latarkę, czołówkę oraz gruby, ciepły koc. Usiadłem i patrzyłem na jezioro. Nadal żadnej zmarszczki na wodzie. Nawet ryby, których podobno było tutaj dużo, nie skubały owadów z powierzchni. Drapieżcy nie ścigali swoich ofiar, jakby jakaś tajemnicza siła nakazała spokój. Całkowity, usypiający spokój. Pod pachą żebra uciskał mi pistolet z magazynkiem pełnym postrebrzanych kul. Oprócz tego zapasowy w kieszeni w kaburze. Przy nodze w pochwie sztylet. Telefon komórkowy trzymałem w kieszeni na piersi, zesuwanej na suwak. Tak, żeby mi nie wypadł, nawet gdybym się przewrócił. Wyposażyłem się w telefon, wodo, wstrząso i młotko odporny, który potrafił jedynie dzwonić i wysyłać SMS-y. Pancernym smartfonom nie wierzyłem, szczególnie gdy chodziło o moje życie. Mój cegłofon nie był niczym zabezpieczony, żadnych pinów. Po to, by dzwonić szybko, dodałem skrót do numeru biedrzyckiego na ekran. Wystarczyło nacisnąć dwa guziki i do niego dzwoniłem. Mogłem wykonać to w dwie sekundy, nawet w całkowitej ciemności. Słońce powoli chowało się za horyzontem i taflę jeziora przykrywał od zachodu coraz dłuższy cień. Chata stała na wschodnim brzegu, więc wyglądało to tak, jakby w moją stronę zbliżała się wielopalczasta łapa. Czułem niepokój, i to tak duży, że wyjąłem pistolet z kabury i położyłem go na podłodze obok prawej stopy, żebym mógł po niego szybciej sięgnąć. Wyjąłem termos z czarną kawą i nalałem sobie trochę do kubka. Przyjemnie było poczuć coś ciepłego w żołądku. Termos postawiłem po lewej stronie, na deskach podłogi, a kubek na parapecie. Byłem głodny, ale nie chciałem jeść, bo po jedzeniu zawsze czułem się senny. Oczywiście, miryca mogła ukazać się w chacie i wychodzić przez drzwi za moimi plecami, ale czułem, że całe zło mam przed sobą. Zło czaiło się w jeziorze. Magda nauczyła mnie prostego testu. Należało stanąć w miejscu, zamknąć oczy i obracać się powoli. Po każdym obrocie o maksymalnie 20 stopni przystawać i sprawdzać, czy, jak to określiła Magda, plecy swędzą i czy mam ochotę się odwrócić. Test wymaga wczucia się we własne ciało i zaufania instynktowi. Ja nie musiałem go nawet wykonywać, gdy obracałem się plecami w stronę jeziora. Nawet na chwilę czułem natychmiast dreszcze i strach. Byłem pewien, że zło nadejdzie od strony jeziora. Robiło się coraz ciemniej, więc wyjąłem z plecaka latarkę i naciągnąłem na czoło. Nie zapalałem jej, ale chciałem, by była w gotowości. W kilka chwil po zachodzie słońca u moich nóg pojawił się spiryt. Zamachał ogonem. Podszedł i wsunął łeb między uda, domagając się pieszczot. Podrapałem go za uchem, nie spuszczając oczu z czarnej jak smoła tafli jeziora. Spiryt nie warczał, nie jeżył sierści i nie stawiał nawet uszu, nie wyczuwał zagrożenia. Westchnąłem i odprężyłem się trochę. Czekała nas długa noc, czternaście ciemnych i zimnych godzin. Gdy zniknęło słońce, temperatura zaczęła bardzo szybko spadać, ręce mi zgrabiały. Wyjąłem kot z plecaka i przykryłem nim nogi. Piłem herbatę i nadal nie zapalałem latarki. Ufałem spirytowi. Wiedziałem, że wyczuje niebezpieczeństwo o wiele szybciej i sprawniej niż ja. Pies zwinął się w kłębek u moich nóg i zdawał się spać. Miałem nadzieję, że to będzie prosta sprawa, jak z pentlarzem, który torturował spiryta. Parę celnych kul. I koniec. Żadnego dramatyzmu. Prosta robota. Pach, pach. I wracam do domu. Tak byłoby najlepiej, szczególnie że robotę robiłem za darmo. To znaczy niezupełnie za darmo. Komendanci zaciągali u mnie honorowe długi, które mogły mi się w przyszłości przydać. Dobrze mieć przecież takich przyjaciół. Miałem jeszcze za co żyć, więc gotówkowe potrzeby nie były tak istotne. Przez kolejnych kilka godzin robiło się coraz zimniej, a ja marzłem, popijałem na przemian kawę i herbatę z termosów i wpatrywałem się w jezioro coraz bardziej znużonym wzrokiem. Noc była jasna, gwiazdy i księżyc rozświetlały ją na tyle, że nie potrzebowałem zapalać latarki. W nocy jezioro ożyło. Pojawił się lekki wiatr, ryby zaczęły się szamotać przy brzegu, chlupotała woda. Co chwilę słyszałem niedaleko potężny plusk, kiedy jakiś drapieżca wynurzał się z głębin i nagłym szarpnięciem skręcał ciało, by dopaść ofiarę. W niektórych miejscach woda zdawała się aż bulgotać, jakby pod powierzchnią utworzył się wulkan. Miałem wrażenie, że jezioro nadrabiało spokój i naturalnie wymuszony za dnia. Drzewa na brzegu trzeszczały od wiatru. Suche gałęzie łamały się, i wpadały do jeziora. Gdzieś w pobliskich wsiach były psy, a z głębi lasu pochukiwały sowy. O dwunastej w nocy zaczęły mi się zamykać oczy. Czułem się zmęczony i całkowicie zawierzyłem spirytowi, który leżał spokojnie pod moimi nogami. Kiedy na jeziorze pojawiła się mgła, sądziłem na początku, że to po prostu zjawisko atmosferyczne, jakaś anomalia może. Bo wydawało mi się, że mgła nie występuje w środku nocy. Spiryt też coś wyczuł. Podniósł łeb, zastrzygł uszami i spojrzał w stronę wody. Mgła spływała powoli z tafli i koncentrowała się na środku jeziora, jakby tam utworzył się wir. Wyglądała trochę jak słup zielonkawego dymu, gęstniała w oczach i uniosła się na kilka metrów. A potem zaczęła sunąć powoli w moją stronę. Na początku nie zauważyłem tego ruchu, był bardzo powolny. Kiedy jednak sięgnąłem po termos i oderwałem od tumanu pary wzrok na kilka sekund, ten przysunął się błyskawicznie. Pokonał niemal połowę drogi do pomostu. To nie mógł być przypadek. Nie potrzebowałem już kawy. Serce zabiło mocniej, a pulsująca w skroniach krew. Wypełniona adrenaliną, odpędziła senność w jednej chwili. Schyliłem się po pistolet i wstałem z krzesła. Nogi były nieco sztywne i zrętwiałe. Podszedłem do barierki werandy. Kłomp pary przyspieszył i po niecałej minucie podpłynął bezszelestnie do końca pomostu. Tam zatrzymał się. Wiatr przybrał na sile. Tafla jeziora rozkołysała się i woda mlaskała, uderzając o brzeg. Zewsząd dochodził chlupot, pluśnięcia i ćlamanie, jakby ktoś chodził po mulistej puciźnie. Miałem jednak przeczucie, że wszystko wokół to tylko zasłona dymna i że prawdziwe niebezpieczeństwo czai się w wirującym kłębie mgły na końcu pomostu. Nie miałem zamiaru tam podchodzić. O nie, to byłoby głupie. Czekałem cierpliwie na werandzie. Nagle usłyszałem ciche warczenie. To spiryt stał już obok mojej nogi, wyprężył ciało, postawił ogon i wpatrywał się, tak jak ja, w mgłę na końcu pomostu. Zdawało mi się, że nabiera ludzkich kształtów. Najpierw ukazała się głowa, potem zarysowały się ramiona i talia. Czułem, że to była kobieta. O ile w przypadku takich stworzeń płeć ma w ogóle sens, może dlatego uznałem ją za kobietę, bo nogi zdawały się być ukryte w szerokiej sukni, takiej, w jakiej w bajkach Disneya ukazywane są królowe bądź księżniczki. Stworzenie wyprostowało się sprężyście, było pełne energii, trochę jak człowiek po zdrowym, odpowiednio długim śnie. Wyciągnęło rękę. I przywoływało mnie gestem dłoni. Widziałem wyraźnie długie palce, zginające się i rozwierające. Zjawa wabiła mnie. Chciała, żebym wszedł na pomost, zbliżył się, a może nawet jej dotknął. Spiryt nadal powarkiwał cicho i wpatrywał się w mgłę. Czekałem. Kobieca postać opuściła rękę. I wtedy rozległo się bulgotanie. Coś wielkiego wpełzło na pomost. Nie widziałem go dokładnie, bo kryło się we mgle. Słyszałem tylko bębniące od deski pomostu krople wody i mlaskanie, jakby ktoś rzucał kulami błota. Rozległy się trzy szybkie kroki, wilgotne, i z kłębów pary wyłonił się półprzezroczysty jak meduza stwór. Był bez głowy, ale poza tym człekokształtny. Stał na szeroko rozstawionych, mocnych nogach, grubych i zakończonych szerokimi przystawkami. Nogi dźwigały potężny korpus, z którego wyrastały dwie długie jak u szympansa ręce. W środku ciała, wyraźnie widoczne za zielonkawą, galaretowatą tkanką, biegły czarne linie. Każda z kończyn miała dwie. I wszystkie splatały się w miejscu, gdzie u człowieka znajdowałoby się serce, tworząc gruby węzeł. Sądzę, że czarne struny nie pełniły roli szkieletu, ale raczej były rodzajem arterii, rozprowadzających coś po galertowatym ciele. Jak się potem okazało, bardzo się myliłem. Potwór ruszył biegiem w moją stronę. Uniosłem pistolet i wystrzeliłem kilka razy. Kule przeszły przez galaretowate ciało, nie napotykając niemal żadnego oporu. Nie zatrzymał się, nie zwolnił. Posrebrzane kule nie robiły mu najmniejszej krzywdy. Pomost drżał i trzeszczał od ciężkich kroków. Czy w to coś zamieniła się Miryca? Pomyślałem. W takiego niedemonicznego stwora? Sięgnąłem do czołówki i skąpałem go w ultrafioletowym świetle. Dodałem je do swojego arsenału po obejrzeniu filmu, jestem legendą. Jedna z żarówek w mojej latarce wytwarzała takie światło, ale również nie wyrządziło stworowi żadnej krzywdy. Pędził dalej po pomoście wprost na mnie. Kłąb mgły na jeziorze stracił kobiecy kształt i zaczął się rozlewać jak topniejący śnieg. Spiryt stał przy mnie. Warczał i głośno szczekał, obnażając kły. Oczy lśniły mu złowrogo, intensywną czerwienią. I wtedy dojrzałem coś na ciele potwora, co spowodowało, że poczułem, że gardło zaciska mi się ze zgrozy. Na korpusie, zatopiona w galaretowatą, zielonkawą tkankę, tkwiła gałka oczna. To było ludzkie oko. Patrzyło na mnie. Odchodziły od niego cienkie jak nici czarne arterie. Stwór poczynił jeszcze kilka kroków. Nie mogłem spudłować. Oddałem trzy szybkie strzały, celując w oko, by oślepić przeciwnika. Pierwsza kula chybiła, ale druga rozerwała gałkę oczną. Stwór jednak był już blisko i skoczył na mnie na oślep. Odskoczyłem, przekonany, że bariera z trzech grubych bali go powstrzyma. Myślałem, że odbije się od niej i spadnie do płytkiej wody, ale nie miałem racji. Stwór uderzył w belki z impetem rozpędzonego byka. Zatrzeszczały, ale żadna nie pękła. Od ciała potwora oderwały się kawałki cuchnącej mułem galeretowatej tkanki. Niektóre wielkości kropli wody, a inne duże, jak kurze jaja. Większość pacnęła o podłogę werandy, ale kilka uderzyło we mnie. Poczułem je na nogach, brzuchu i policzku. Stwór nie spadł do wody, ale owinął się wokół belek i przecisnął na werandę. Upadł niezgrabnie i z mlaśnięciem, jakby ktoś spuścił z wysokości metra kulę lepkiego błota. W powietrzu rozniosła się mdląca woń padliny. Stanął szybko na nogi. Jego ciało wydawało się mieć konsystencję twardej gumy. Poczyniłem kolejny krok do tyłu i oparłem się o drzwi chaty. Skrzypnęły deski, i stwór skierował się w moją stronę. W ustach miałem całkowicie sucho od panicznego, szybkiego oddechu. Strzelanie nie miało sensu. Stwór był oślepiony, ale nadal groźny. Zamarłem, starając się nie robić żadnego hałasu. Spiryt stał posłusznie obok mnie, nie atakując, tylko warcząc i drżąc podniecenia na całym ciele. Nie sądzę, że potwór mógł go zobaczyć albo usłyszeć. Przebywał jeszcze w swojej demonicznej, niematerialnej sferze. widocznej, i słyszalny tylko dla mnie. Nie wiedziałem, co robić. Jeszcze po głowie kołatała mi się myśl, by wyszarpnąć sztylet i zaatakować stwora, spróbować przebić węzeł. Ale wtedy zauważyłem kolejne masywne galeretowate kształty. Wyłaniające się z płcizny obok pomostu. Dwa, trzy, cztery, było ich coraz więcej. Ruszyły w stronę chaty, rozchlapując wodę i wspierając się na masywnych ramionach, jak goryle. Na środku korpusu, nieco poniżej węzła, połyskiwały pojedyncze gałki oczne. Nie miałem szans, by zabić wszystkie. Nie umiałem nawet zabić jednego. Namacałem za sobą klamkę, cały czas patrząc na najbliższego stwora, który powoli szedł w moją stronę. Nie wiedziałem, czy mnie słyszy. Mógł mieć jednak jakieś inne zmysły oprócz wzroku, który mu odebrałem. Otworzyłem drzwi, a te skrzypnęły lekko. Stwór zareagował błyskawicznie, skoczył, wyciągając ramiona. Zdążyłem szarpnąć drzwiami i się obrócić, ale w progu poczułem smagnięcie na nogach. Wokół chlapnęła galaretowata tkanka i sznur zacisnął mi się wokół łydek. Nadludzko silne szarpnięcie spowodowało, że obróciłem się w powietrzu i upadłem na brzuch. Uderzyłem łokciami o belkę progową. Od bólu pociemniało mi przed oczami. Poczułem mrowienie od barku do czubków palców jakby ktoś przepuścił przez moje ciało prąd. Pistolet wpadł do chaty i zaklekotał o deski podłogi. Zanim wróciło mi czucie w rękach, ułamek sekundy po upadku, kolejne szarpnięcie wywlekło mnie na środek werandy. Wierzgnąłem i uwolniłem prawą nogę, ale sznur zatrzymał się na lewej, tuż poniżej kostki. Zacisnął się tak mocno, że do stopy przestała dopływać krew. Na ułamek sekundy zobaczyłem tego małego chłopca, który drapiąc palcami ziemię, nie zważając na igły wbijające się boleśnie pod paznokcie, krzycząc i szarpiąc się, wciągany jest do zimnej, cuchnącej wody. Tak to musiało wyglądać. I mnie też ciągnął do jeziora. Wierzgnąłem drugi raz i obróciłem się na wznak. Do rąk powróciło czucie, a spiryt rzucił się na czarny sznur odchodzący od mojej kostki, który po kilkunastu centymetrach zagłębiał się w galaretowatej, półprzezroczystej tkance. Szarpał i gryzł, ale sznur był zbyt mocny. Stwór pochylił masywny korpus w stronę jeziora, a drugie ramię owinął wokół belki balustrady. Wyszarpnąłem sztylet z pochwy i zgiąłem się, by przeciąć krępujące mnie więzy. Sztylet przerżnął skręcony zdrewniały sznur jednym cięciem. Może to, że ostrze było posrebrzane, grało rolę, bo wydawało mi się to zbyt łatwe. Potwór stracił równowagę, ale natychmiast wyrzucił w moją stronę drugie ramię. Odskoczyłem i tym razem udało mi się go uniknąć. Usłyszałem mlaśnięcia na obu krańcach balustrady. Dwa kolejne potwory wtaczały się z chlupotem na werandę. Inne broczyły w płciźnie kilka metrów dalej. Spiryt rzucił się na najbliższego stwora, ale sznur owinął się wokół jego szczęki, a potem korpusu. Zaskomlał żałośnie. Nie myślałem wtedy klarownie. Przywiązałem się do spiryta tak bardzo, że myślałem tylko o tym, by go ratować, jakby był żywym stworzeniem, które może umrzeć. Podbiegłem ze sztyletem do stwora, Celowałem w węzeł na piersi. Jakimś cudem trafiłem za pierwszym razem. Dłoń zagłębiła się ponad garstek. Szarpnąłem, szarpnąłem z całej siły. I twarde jak guma ciało stwora rozpuściło się w ułamku sekundy. Po prostu opadło z chlapnięciem na deski werandy. Jakby ktoś chlusnął miednicą pełną cuchnącej, glutowatej wody. Spiryt upadł ciężko na bok. Ale zaraz podniósł się, ślizgając się na mokrych deskach. Dwa kolejne stwory stały już na werandzie. Skoczyły, trochę jak żaby, wyciągając przed siebie długie ramiona. Rzuciłem się w stronę chaty. Uniknąłem zielonych macek i zdążyłem schronić się za drzwiami. Na biegnącego spiryta, tuż przed progiem, opadły dwa kolejne ramiona i ściągnęły go jednym szarpnięciem z werandy wprost do płytkiej wody. Pies nie zdążył wydać jakiegokolwiek głosu. Zacisnąłem zęby i ukryłem się w magazynie z ziołami. Zatrzasnąłem za sobą drzwi. Gdy nałożyłem na trzymaki pierwszą deskę, usłyszałem jak stwory wtargnęły do chaty. Gdy narzuciłem drugą, coś uderzyło w drzwi. Zadrżały lekko, ale były tak masywne, że nie miałem obaw, że wytrzymają. Założyłem resztę desek, a potem podszedłem do okiennicy i również ją zabezpieczyłem. Podniosłem stalowy zardzewiały nieco pręt, który wyglądał jak postawiona na sztorc kosa i położyłem na stole obok tasaka. Usiadłem na zydlu. Kręciło mi się w głowie ze strachu, zmęczenia i intensywnego zapachu ziół. Wokół słyszałem chlup od wody i odgłosy, jakie wydawałby rzucany na ziemię namokły worek z piaskiem. Pochyliłem głowę i próbowałem uspokoić oddech oraz zebrać myśli. Wsunąłem rękę do kieszeni na piersi i wyjąłem telefon. Był sprawny. Wystarczyło nacisnąć jeden guzik, a za kilkanaście minut zjawiłby się tutaj Biedrzycki z dwoma posterunkowymi. Powstrzymałem się jednak, bo nie sądziłem, bym był w tej izbie w prawdziwym niebezpieczeństwie. Wydawała się być stworzona, by odpierać tego typu ataki. Nie potrzebowałem policjantów. Naraziłbym ich tylko na niepotrzebne ryzyko. Stwory były tak silne i liczne, że mogłyby wszystkich wciągnąć pod wodę. Po kilku minutach walenie w drzwi ustało, ale nadal słyszałem chłopotanie i ciężkie kroki wokół chałupy. Teraz już wiedziałem, do czego służyła ta postawiona na sztorskosa. To było idealne narzędzie, by wbić je w węzeł stwora na piersi albo przebić gałkę oczną. Po kilkunastu minutach pierwszy cienki sznur wypełzł z pomiędzy szpar między okiennicami. Zauważyłem go dopiero, gdy miał około metra i oplatał się wokół jednej z desek blokujących okno. Chwyciłem tasak ze stołu i odciąłem go tuż przy framudze. Ciemnozielony sznur opadł bezwładnie na podłogę. Kikut cofnął się natychmiast. Chwyciłem w palce odcięty kawałek sznura i przyjrzałem mu się uważnie. Wyglądał jak skręcony z glonów powróz. Był mocny, ale łatwy do przecięcia. Usłyszałem szmer przy drzwiach. Odwróciłem się w tamtą stronę. Pod progiem przeciskał się cienki czarny sznur, który również odciąłem tasakiem. Już wiedziałem z jakiego powodu w tej izbie leżał tasak. I czym będę zajęty przez resztę nocy? Chodziłem od okna do drzwi i od drzwi do okna, odcinając wpełzające do środka stwory, które zacząłem nazywać węźlarzami. Wydawało się bowiem, że najważniejszy w nich był węzeł, którego przecięcie powodowało natychmiastową dezintegrację stworzenia. Nie ulegało wątpliwości, że stwory wykonywały rozkazy istoty, którą widziałem na środku jeziora. Wydawały się całkowicie pozbawione woli. Wtedy nabrałem pewności, że miryca nie miała z węźlarzami nic wspólnego. Wręcz przeciwnie, walczyła z nimi i to od dawna. Pomyślałem nawet, że ta walka mogła trwać od wieków. Chodząc po izbie, za jakiś czas czułem przenikliwe zimno i dreszcze. Szczególnie gdy siadałem na Zydlu, żeby odpocząć. To był duch kobiety, która żyła w tej chacie. Towarzyszył mi, ale nie potrafiłem się z nim porozumieć. Wiedziałem, że Magda był umiała. Może nawet dzięki niej zobaczyłbym mi rycę, ale nie chciałem prosić mojej dziewczyny o pomoc. Kłamstwa wyszłyby na jaw. Musiałem radzić sobie sam. Ciągle czułem też ogromny smutek z powodu spiryta. Obawiałem się, że już do mnie nie wróci. Nie byłem pewien, czy umarł, czy po prostu odszedł tam, gdzie odchodzą demony. Miałem nadzieję, że to będzie dla niego kolejna dematerializacja, jak po każdej nocy. Obawa, że już go nie zobaczę, tkwiła w moim sercu jak cierń. Myślałem też o Biedrzyckim. Wydawało mi się, że nie powiedział mi wszystkiego, co wiedział o Mirycy i o tym miejscu. Musiałem to sobie z nim wyjaśnić. Jak on zna taką babę, to musisz do choler zadzwonić, krzyknąłem, bo upór komendanta biedrzyckiego mnie zezłościł. Chcesz, żeby więcej tu ludzi utopiły? Już żaden głupawy złodziej samochodów nie będzie zacierał śladów. Musisz zadzwonić. Byłem zmęczony, głodny i przygnębiony utratą spiryta. Przestałem być uprzejmy. Nie zważałem na dwóch posterunkowych, którzy snuli się wokół chaty. Odwrócili w naszą stronę głowy, dziwiąc się, że jakiś małolat pokrzykuje na cięższego od niego 50 kilogramów i trzy razy starszego mężczyznę, który trząsł całym powiatem. Komendant poczerwieniał na twarzy, ale nie czekałem na jego odpowiedź. Zerwałem się z krzesła i wyszedłem na pomost. Za moimi plecami wschodziło słońce i oblewało taflę jeziora żółtawym światłem. Przeszedłem ostrożnie po poczerniałych ze starości deskach. Byłem zmarznięty po nocy i chciałem poczuć na skórze słońce. To, co widziałem, wydawało się wtedy ranchem, takie nierealne. Jezioro znowu było spokojne. Tu i tam wyskakiwały z wody ryby, a opale po mostu uderzała z pluskiem delikatna fala. Nic dziwnego, że komendantowi trudno było uwierzyć w moją opowieść o zielonkawych stworach z ludzkim okiem zagnieżdżonym w korpusach. Oczywiście pokazałem mu odcięte tasakiem sznury węźlarzy, ale po kilku godzinach wyschły i wyglądały jak zwinięte wodorosty albo łodygi jakichś łykowatych roślin. Tak jak sądziłem, po zabitym przeze mnie węźlarzu na deskach werandy został tylko niewyraźny zielony ślad w którym tylko ja rozpoznawałem ludzką sylwetkę. Dostrzegłem nawet, że komendant, gdy sądził, że go nie widzę, uniósł każdy z moich termosów i powąchał, by sprawdzić, czy nie śmierdzą alkoholem. Do Biedrzyckiego od pierwszej sekundy, kiedy przyjechał, miałem tylko jedną prośbę. Chciałem, żeby jak najszybciej skontaktował mnie z kimś starszym, z którejś z okolicznych wsi. Z kimś, kto dobrze znał mircę, wiedział, coś o niej. Ona nie była zwykłą znachorką, ale kimś więcej. Komendant powiedział, że nikogo takiego nie zna, ale sądził, że reporter, którego przepędził poprzedniego dnia z jeziora, bez trudu, by taką osobę zlokalizował, a teraz nie chciał się z nim skontaktować. Gdy ogrzałem się porannym słońcem, odwróciłem się do Biedrzyckiego. Bez tego będą się tu topić ludzie, powiedziałem, wskazując na niego palcem. Nie zabronisz im dostępu do jeziora. Może zimą problem ustanie, ale latem wszystko powróci. Będą umierać ludzie, wycedziłem. I to przez twoją głupią dumę. Dobra, kurwa, dobra, warknął Biedrzycki i wyjął smartfona. Stuknął grubym paluchem wskazującym w ekran... Z taką złością, że mógł od tego pęknąć. A pewnie się znałam, powiedziała przysadzista stara kobieta w chustce. Siedziała na bujanym fotelu, a na strzech usadziła na wersalce przykrytej pomarańczową kapą z czerwonymi frędzlami. Taki sam model widziałem u swojej babci. Ja siedziałem na środku. Po lewej kulił się Biedrzycki, a po prawej siedział reporter, który nazywał się Emil Border. W pokoju cuchnęło naftaliną i kocimi szczynami. Kobieta miała trzy tłuste kocury, które snuły się bez celu po podłodze. Staruszka, do której przyprowadził nas Border, była pomarszczona i z zapadniętymi policzkami, ale mówiła wyraźnie i do rzeczy. Miała energiczne ruchy, i ku mojemu zdziwieniu wyjęła z kieszeni papierosy. Wsadziła jednego do ust i zapaliła. Buchnęła w naszą stronę kłębem czarnego dymu. — Nie boi się pani, że od tego umrze? — powiedział Biedrzycki, wskazując na papierosa. — A gdzie tam? — machnęła ręką, upstrzoną plamami wątrobowymi. — Mira, — powiedziała mi, — że od czego innego umrę. Widziała to trzy razy, więc pewna sprawa... Nie od cigaretów mogę palić, ile wlezie do ostatniego dnia. No pewnie, że ostatniego, mruknął Biedrzycki. To na przyszłość też przewidywała? Zapytałem zdziwiony. Nie każdemu mówił o przyszłości, bo nie każdy zasłużył sobie, ale widziała to, widziała. Pani koziela, wtrącił się border słodkim melodyjnym głosem. Pani łaskawa nam opowiedzieć. O tej misji pani Mirycy. Pani mówiła, że miała misję. Mirycą to tylko ksiądz ją zwał, albo takie, co jej nie znały. Dla nas to była mira, bo lekarze, panie, to pieniądze tylko biorą i trzeba na dziesięć razy chodzić, a potem leki przepisują, od których dziegać się chce. Ty do więzienia byś ich wsadził. Wskazała na Biedrzyckiego wykręconym przez artretyzm palcem. Bo to złodzieje i uczyć się nie chcą. Tylko mądrych udają i gówno wiedzą. A Mira, jak się przyszło, to jak pomogła, to pomogła, a jak nie pomogła, to nie udawała, że umi. I za co łaska, bo ksiądz to tylko gada, że to łaska, a cenniki wiszą. Mira uczciwa była. I od razu, raz, dwa, nie na dziesięć razy, człowiek umrzeć między tymi wizytami zdąży. Ja po hećkowej to miałam operację kolana, bo z kolejki wypadła, bo jej się zmarło. Na trzy dni przed operacją. To ja za nią przyjechałam, żeby nikogo nie zdążyli położyć do szpitala. Nie chcieli wziąć, ale mordę wydarła mi, wzięli. A co, mieli się byczyć? To jednak pani do lekarza jeździła, wytknął jej Biedrzycki. Na no, takie sprawy tak. Bo Mira już siły w rękach nie miała na kościane sprawy. Ostatnie dziesięć lat to tylko zielami leczyła, grzybami i takimi różnymi. Dobrze, pani Koziela, najdroższa moja. Zaczął znowu border, błyskając białymi zębami. Proszę nam powiedzieć, dlaczego pani Mira nad tym jeziorem siedziała tak jak jej poprzedniczka. No, żeby mir był, powiedziała staruszka, buchając czarnym obłokiem dymu. Znaczy się, żeby usypiać panią topieli. Border roześmiał się. Ależ, pani kozie, a czym ją usypiała? przerwałem bezczelnie reporterowi. No, konochał! Odpowiedziała staruszka, szczerze zdziwiona. Co wieczór? Przecież każde dziecko to wiedziało. Stawała na pomoście i dała w konchę. To była taka wielka jakby muszla i miała otwory. Musiała jednym palcem dziurkę zasłonić i wydawała taki gwizd, dziwny. I dzięki temu pani to pieli spała. A jak nie zadeła, to się budziła no chyba że lód był na jeziorze. Wtedy nie musiała dąć. Ale ty przecież czaruś wiesz, nie? Wskazała na Biedrzyckiego. Ty musiałeś wiedzieć o tym. Przecież to ciebie do Miry przysyłała matka. Ja nie. Bąknął komendant i poczerwieniał na twarzy. Musisz pamiętać, bo miałeś dwanaście lat. Jak nie pamiętasz? Jak chłopak majty w dół ściąga i siuśka musi starym babą pokazać, to pamięta, nie? Komendant zrobił się purpurowy. Border uśmiechał się od ucha do ucha. I ona dała ci wtedy przepowiednie, co? Kontynuowała stara. Dała, przyznał Biedrzycki, ale nie pamiętam. Postanowiłem uratować komendanta. Bałem się, że zaraz nie wytrzyma i wybuchnie gniewem. I jak w tą konchę się dmucha, to pani topieli nie wychodzi? zapytałem. Nie, ona nigdy nie wychodzi. Seruszka wzruszyła ramionami. Wysyła swoje sługi. Ja nie widziałam, ale mira mi mówiła. Czasami siły jej nie starczało, bo chora była i nie mogła zadąć albo rozpętała się burza. I wtedy, gdy deła, to nie było jej słychać. Wtedy musiała się chować. Pani topieli wiedziała, kto ją sypia, i wysyłała swoje sługi. Ale im mniej topiła, tym mniej było sług. Były ślepe, psuły się, węzło ślizy. Tak je nazywała mira. Chowała się przed nimi w chacie, ściągała je na siebie i inni byli wtedy bezpieczni, nawet jak na plaży stali parę metrów dalej. Ale w końcu słudzy topielicy ją dopadli i zabili. Ustalono, że poślizgnęła się na pomoście, mruknął Biedrzycki. Sramaście! przerwała mu nieuprzejmie staruszka. Zauważyłem żal w jej oczach. Pociągnęła nosem. Mira musiała być jej przyjaciółką. Dolna warga zadrżała jej. W oczach stanęły łzy. Ona tutaj tych ludzi chroniła, a oni pluli na nią, zapomnieli o niej, a ten ksiądz nie chciał jej na cmentarzu pochować normalnie jak chrześcijanki, bo ona była chrześcijanką i chrześcijan chroniła. A on lżył ją między ludźmi, zakazywał do niej chodzić, że niby z diabłem przystaje. A ona ich chroniła, powiedziałem. Tak, chroniła! Staruszka pokiwała głową i drżącą dłonią wsadziła w usta papierosa. Zaciągnęła się mocno i wypuściła kłąb czarnego dymu. Milczeliśmy, aż dopaliła swojego papierosa. A wie pani, gdzie ona tę konchę trzymała? zapytałem, kiedy wyczułem, że już się uspokoiła. W Skrytce! — Tak, ale gdzie? — dopytywałem się. — W takiej, że jej topielica nie mogła znaleźć, ale nie wiem gdzie. Nie pokazała nawet mi. Powiedziała, że w odpowiednim czasie znajdzie ją ktoś, kto powinien ją znaleźć. Popatrzyłem przez okno. Dochodziła pierwsza. Zostało nam niewiele czasu na przeszukanie chaty Mirycy. Podziękowałem staruszce serdecznie i wstałem. Za mną ruszył Biedrzycki. Emil Border został. Bardzo go zainteresowała sprawa dawnej choroby komendanta i przebieg jej leczenia. Do przeszukania chaty nad jeziorem głębokim, Biedrzycki sprowadził sześciu policjantów. Sprawdziliśmy każdy słoik, puszkę i beczkę w magazynie, opukaliśmy ściany, sufity i podłogi, zbadaliśmy kamerą piec, stoły. I wyrzuciliśmy nawet słomę z siennika. I nic. Potem rozpoczęliśmy poszukiwania na zewnątrz, na werandzie i po moście. Tam też nie znaleźliśmy konchy. Cały czas czułem jednak obecność ducha mirycy. Sądziłem, że była tam, żeby pomóc. Czekała na kogoś, żeby przekazać swoje tajemnice. Znałem tylko jedną osobę, która mogłaby się z nią skontaktować. Chciałem tego uniknąć, ale szukaliśmy do zmierzchu i nie miałem wyboru. Topielica stawała się zbyt potężna, nie mogliśmy czekać. Zadzwoniłem do Magdy już w radiowozie, kiedy odjeżdżaliśmy z nad jeziora, tuż po zachodzie słońca. Zgodziła się przyjechać. Tycki miał ją przywieźć do Welesic najszybciej, jak to tylko możliwe. Biedrzycki zostawił nas z Magdą samych, w sypialni, w swoim domu, żebyśmy, jak to ujął, pogadali sobie od serca. Siedziałem na łóżku, gdy weszła do pokoju. Nie chciałem jej tłumaczyć nic przez telefon. Żeby było szybciej, poprosiłem jedynie, by zabrała ze sobą wszystko, co będzie potrzebne, by porozmawiać z duchem niedawno zmarłej kobiety. Obiecałem, że wszystko wytłumaczę, jak przyjedzie. Nie zadawała pytań. Wsiadła posłusznie w samochód Tyckiego i po dwóch godzinach znalazła się w domu komendanta Biedrzyckiego. Usiadła obok mnie na łóżku z kwaśną miną i patrzyła mi w oczy z wyrzutem. Wyglądała ślicznie. Miała związane włosy w warkocz, a na głowie czapkę z daszkiem. Założyła spodnie bojówki, buty za kostki, obcisły biały top i bezrękabnik. Na dłoniach bezpalczaste czarne rękawiczki, przez ramię przewieszona czarna skórzana turba. Gdyby tylko miała jeszcze okulary i kabury na pistolety na udach, to wyglądałaby jak Sonia Blade z Mortal Kombat 10. Odezwała się pierwsza, zanim zdążyłem się przywitać. Myślałam, że ty, jak normalny chłopak na wieczorze kawalerskim, będziesz pić, palić i nawet cycki obcych bab macać. Nie wiem, co wy w tych wielkich miastach robicie. Żoną twoją nie jestem, żeby zabraniać, ale. Nie, ty się znowu pakujesz w jakieś historie z demonami i duchami. Ciągle ci mało. Nie chciałem kłamać, bąknąłem w odpowiedzi. Jakoś tak samo wyszło. Jakbyś nie chciał, to byś nie kłamał, fuknęła. Jesteś zła? Nie, dlaczego, roześmiała się. — Ja też cię okłamuję, Karolku. Każdy ma swoje tajemnice. — Ale jak to? — zdziwiłem się i poczułem, że robię się czerwony na twarzy. — A no kręcę z takim jednym z Krakowa. Czasem skoczę z nim na kawkę albo do kina. Tylko łapy ma lepkie. Ciągle się do mnie kleją. Przełknąłem ślinę. Poczułem ukłucie zazdrości, mimo że przecież wiedziałem, że Magda żartuje. Ta jednak podeszła i przytuliła się do mnie. Weschnąłem głęboko. Czuję, że to coś poważnego, powiedziała. Inaczej nigdy byś po mnie nie dzwonił, prawda? Prawda, pokiwałem głową. To o co chodzi? Do jej oczu powróciła łagodność. Westchnąłem i wbiłem wzrok w podłogę. Coś topi ludzi w tutejszym jeziorze. To znaczy, wiem, co topi. Topia lica, a raczej. Węzło ślizy, jej słudzy. Ech, sprawa mocno skomplikowana. Wyznałem, a potem opowiedziałem wszystko dokładnie i po kolei. Było tego tyle, że skończyłem dopiero po siódmej wieczorem. Magda słuchała uważnie. Jak czegoś nie rozumiała, to zadawała pytania. Na końcu popatrzyła w okno i zamyśliła się głęboko. — To nie żaden demon z kompendium, co? — nie, jestem pewien, że nie. To coś innego, o wiele potężniejszego, związanego z tamtym jeziorem. Bardzo, bardzo starego. Nie wiem, co to jest, ale jest bardzo groźne. Od sierpnia utopiło już kilkunastu ludzi i mam wrażenie, że z każdym utopionym staje się potężniejsze. Ta topielica udziera tych topielców z ciała, zabiera im oczy i skórę, by tworzyć te swoje. Węzło ślizy. Mam wrażenie, że po to to robi, by stać się potężną. Pani to pieli, szepnęła Magda. To pielica niesamowite. Dojrzałem w jej oczach entuzjastyczny błysk. No, jakbyś zobaczyła to i poczuła, to raczej byłoby obrzydliwe i cuchnące. Nie wydawała się zniechęcona tą uwagą. Twarz nadal miała radosną. Robiła taką minę, gdy głaskała kociaka lub szczeniaka. Mówiłam ci, Karolku, że nadejdzie czas, że będziemy się tym zajmować we trójkę. Nie chciałeś, żebym pojechała z tobą autobusem Herona, a teraz sam zadzwoniłeś, a tak w ogóle. Rozejrzała się po pokoju. Gdzie spiryt? Nie pojawił się jeszcze? Nie wiem dlaczego, ale właśnie wtedy pociekły mi łzy z oczu. Nie czułem się wtedy wzruszony, ale na wzmiankę o spirycie popłynęły po prostu po policzkach. Byłem do niego przywiązany, to prawda, ale nie chodziło jedynie o psa, ale również o ludzi, którzy zginęli. Nie chciałem, żeby było ich więcej. Czułem ciężar odpowiedzialności. Wiedziałem, że tylko ja jestem w stanie powstrzymać to pielicę. I bałem się. Magda otoczyła mnie ramionami. Jakimś sposobem wiedziała, co siedzi mi w duszy. Między innymi dlatego ją kochałem, bo rozumiała mnie bez słów. Pocałowała mnie w policzek. Pomogę ci, i wszystko będzie dobrze. Szepnęła, nie wspominała już o spirycie. Wiedziała, że nie będę mógł znieść więcej. Do chaty Mirycy pojechaliśmy we czwórkę: ja, Magda, komendant Biedrzycki i Tycki. Wszyscy byliśmy uzbrojeni w tasaki i zaostrzone drewniane kołki. Biedrzycki wziął nawet olbrzymie nożyce ogrodowe. Wytłumaczyłem, że na nic da się broń palna i że tylko tym będziemy mogli zabić węzło ślizy. Poinstruowałem również policjantów, że należy celować w centralny węzeł, a gdy się da, to z daleka oślepiać stwora, przekłuwając gałkę oczną. Gdy zaparkowaliśmy przy plaży, założyliśmy latarki, czołówki. Jezioro wyglądało na spokojne. Tak jak poprzedniej nocy, niebo było bezchmurne, a tafli jeziora nie marszczyła nawet pojedyncza fala. Pokonaliśmy ścieżkę szybkim krokiem. Mgła nie pojawiła się jeszcze, ale i tak, mimo wieczornego chłodu, Koszulka lepiła mi się już do pleców od potu. W rękach trzymałem postawioną na sztorc niby kosę, którą zabrałem z zielarskiego magazynu Mirycy. Gdy doszliśmy do chaty, Pietrzycki rozstawił dwa reflektory na werandzie. Jeden skierował na pomost i oświetlił nim jezioro, a drugim oświetlił brzeg. Miałem nadzieję, że Magda będzie mogła od razu nawiązać kontakt z Mirycą. Przecież nawet ja czułam jej obecność. Wydawało mi się, że porozmawia z nią bez żadnych specjalnych zabiegów. Usiadła na niskim zydelku obok stołu w magazynie z ziołami, samotnie, w ciszy i półmroku. Zacisnęła usta i zmarszczyła brwi. Widziałem, że próbowała. Po kilkunastu minutach pokręciła głową i westchnęła ciężko. Też ją czuję, powiedziała. I ona próbuje mi się ukazać, ale coś się blokuje. Będę musiała jej pomóc. Dobrze, zgodziłem się. Rób wszystko, co chcesz. Tylko nie wiem, czy to coś da. Tutaj jest potężna kontrsiła. Nie wiem, czy zdołam ją przełamać. Próbuj, skarbie. Zachęciłem ją. Magda oczyściła stół ze słoików i pudełek, które zostawiliśmy po przeszukaniu. Trzeba tu zrobić porządek, powiedziała. Nikt nie lubi, jak w jego domu ktoś robi takie coś, wskazała na porozrzucane wszędzie puszki i pudełka. Trzeba to uprzątnąć i zamieść podłogę. Przez kolejne piętnaście minut pieczołowicie układałem wszystkie pojemniki na półkach. Zawieszałem na ścianach liny i powrozy. Przetoczyłem beczki na dawne miejsce. Starałem się sprawić, by wszystko znalazło się na swoim miejscu. Obaj komendanci pełnili wartę na werandzie, wpatrując się w jezioro. Podnosi się mgła! Krzyknął Tycki, kiedy wszedłem do pierwszej izby, by znaleźć wiklinową szczotkę do zamiatania podłogi. Spojrzałem na zegarek. Zbliżała się dziewiąta. Topielica chyba wiedziała, co chcemy zrobić i chciała temu zapobiec. Mogłabyś się pospieszyć, kochanie? Powiedziałem do Magdy, która rozstawiała na stole świece. Zamieć podłogę, bo muszę narysować na niej kredą pentagram i wzmocnić zewnętrznym kręgiem świec, poprosiła. Spełniłem jej polecenie, a ona na kolanach zaczęła starannie wyrysowywać ochronny znak tak, aby w jego wnętrzu znalazł się stół i stojące przy nim osoby. Potem zapaliliśmy gazową zapalarką wszystkie kręgi świec. — To jest po to, by osłabić topielicę — wytłumaczyła Magda. — Już ci przecież wspominałam, że biały pentagram chroni przed złem, a ta topielica to zło. Miryca była strażniczką. Trochę tak, jakby stała u bramy, skąd wychodzi coś bardzo, bardzo złego. — Mgła się zbliża do pomostu! — krzyknął Biedrzycki. Wchodźcie lepiej do chaty, odkrzyknąłem. Tam jest niebezpiecznie, to głupota tam stać. Komendanci posłusznie weszli do budynku i zamknęli ze sobą drzwi. Zostańcie w pierwszej izbie, poleciłem. Zabarykadujcie nas, przystawcie ten ciężki stół albo ramę łóżka. Podejdź do mnie i złap za ręce, poprosiła Magda. Odstawiłem szczotkę, wytarłem dłonie w ubranie. I spełniłem jej polecenie. Miała wilgotne palce. Zrozumiałem wtedy, że musiała się bać. I to o wiele bardziej niż ja. Ona przeżywała to wszystko pierwszy raz. Będzie dobrze, powiedziałem przez ściśnięte gardło. Jak się nie uda, to zostaniemy tu do rana. Tak jak ja dzisiaj. Jesteśmy bezpieczni. Skinęła głową i uśmiechnęła się, ale chyba jej nie przekonałem. Sam pewnie wyglądałem na przerażonego, czułem, że drżą mi dłonie. Pochyliła głowę i zaczęła szeptać coś po łacinie. Magda twierdziła, że oryginalne inwokacje skuteczniej działają, bo tłumaczenia z języka na język nigdy nie są doskonałe, różnią się i przez to inwokacje działają słabiej. Wtedy poczuliśmy pierwsze uderzenie zadrżały ściany, z belek sufitu posypał się kurz. Stare liście i kawałki drewna. Miałem wrażenie, że od strony werandy w chatę wjechała ciężarówka. Co do cholery! wrzasnął Biedrzycki. Odwróciłem się w tamtym kierunku. Drzwi wygięły się i do środka wpełzło grube, galaretowate ramię. Pchnęło silnie tarasujący wejście stół i ten z łoskotem uderzył w ścianę. Jedna z nóg odpadła z trzaskiem i zaklekotała o deski w centrum zielonkowatego ramienia dostrzegłem sznur gruby jak lina holownicza biedrzycki i tycki rzucili się na nie z tasakami musieli ciąć kilka razy zanim z wilgotnym mlaśnięciem spadło na podłogę zaraz jednak wpełzło kolejne pospieszcie się tam wrzasnął tycki odwróciłem się do magdy cały czas miała zamknięte oczy i szeptała łacińskie słowa Próbowała się skupić. Zobaczyłem, że po prawej stronie stołu powietrze gęstniało. Powoli materializowała się niska, zgarbiona kobieta w szarej sukni. Głowę oplątywało jej kilka warkoczy, a plecy przykrywała bordowa chusta. Rozległo się kolejne potężne uderzenie, ale tym razem z góry, w dach. Posypał się kurz i drobiny zasuszonych liści. Jedna z półek na ścianie oderwała się i huknęła o podłogę. Pod stół potoczyły się z brzękiem blaszane i plastikowe pudełka. Spadły też słoiki. Dwa rozbiły się i wypłynął z nich gęsty, cuchnący płyn. Magda krzyknęła ze strachu. Twarz mirycy wykrzywiała się. Otwierała szeroko, niemal bezzębne, wąskie usta, jakby spróbowała krzyczeć, ale nic nie słyszałem. Magda otworzyła oczy. Była blada i zmęczona. Koncha jest w starym dębie w lesie za chatą, powiedziała, ale zachwiała się i usiadła na zydlu. Mówi, że widać go z okna, drugie z najbliższych drzew za polaną. Nabrała głęboko powietrza trzy razy. Od strony lasu masz patrzeć, jest w dziupli. I masz nie sięgać do dołu, ale w górę tam koncha jest zaklinowana. Trzeba dąć w nią jak najmocniej zasłaniając środkową dziurę. Usłyszałem następny huk i trzask pękającego drewna. Obróciłem się w tamtą stronę. Górna część drzwi chaty pękła i do środka wlało się ciemnozielone błoto. Pchnęło biedrzyckiego na ścianę jak szmacianą lalkę. Tycki chlasnął w gumowatego bloba tasakiem, ale ręka zagłębiła mu się do łokcia i ostrze nawet nie dotarło do grubego jak lina okrętowa jądra. Szarpnął i nie mógł go wyciągnąć. Wrzasnął z bólu, puścił zakleszczone narzędzie i dopiero wtedy wyszarpnął rękę. Gumowate ramię zamiotło, blokujący drzwi ponad 100 kilogramowy kufer, jakby nic nie ważył. Zbita z grubych desek okuta, stalą skrzynia uderzyła w kaflowy piec z brzękiem i trzaskiem łamanego drewna. Wysypały się stare ubraniami rycy, koce i prześcieradła. Cztery kafle pękły. I spadły na podłogę. W powietrzu rozniósł się duszący zapach mułu. Tutaj! krzyknąłem. Skowajcie się tutaj! Obaj komendanci wbiegli do naszej izby. Gdy zamykaliśmy ją, napierając na drzwiwe trzech, dostrzegłem jeszcze, jak potężne, glutowate ramię chwyta nogę dębowego stołu, szarpnięciem odrywa ją od blatu, by potem rąbnąć nią o ścianę. Założyliśmy deski na trzymaki i nasłuchiwaliśmy, podpierając drzwi na wszelki wypadek. Z kuchni dobiegał trzask łamanego drewna i huk tłuczonych kafli pieca. Ściana między izbami drżała, jakby ktoś walił w nią taranem. To było olbrzymie, krzyknął Biedrzycki. To bydle jak. jak. Nie potrafił znaleźć odpowiedniego słowa. Miał szeroko otwarte oczy. I twarz bladą, jak kreda. Wtedy naprawdę znalazłem się na skraju paniki. Przez kilka długich sekund miałem pustkę w głowie i patrzyłem po prostu na Magdę, oddychając szybko przez usta. Zakręciło mi się w głowie. Słyszałem tylko jej głos. Nadal szeptała coś po łacinie, wpatrzona w zydel obok stołu. Prosiła o radę, miryce, a mnie zalewały kolejno fale piekącego żaru i lodowatego zimna. Szczękałem zębami. Bałem się o Magdę. To ja ją tutaj sprowadziłem. Nie spodziewałem się, że to pielica jest w stanie ulepić takiego potwora. Ona jednak uczyła się. Wiedziała, że chcemy odebrać jej władzę. — Wiecie, gdzie Koncha? — krzyknął Tycki. Podbiegł do mnie i potrząsnął za ramiona. — Karol, skup się! Karol! — Wiemy! — odkrzyknęła Magda — na zewnątrz, w dziupli. Tycki skoczył do okna i szarpnięciem zrzucił pierwszą z desek zabezpieczających. Na początku chciałem na niego wrzeszczeć, ale potem zrozumiałem to, co on wiedział od pierwszej chwili. Chata nie mogła wytrzymać kilku godzin naporu tej bestii. Musieliśmy znaleźć konchę i uśpić to pielicę. To był jedyny sposób. Poprawiłem czołówkę na głowie. Chwyciłem pręt i podbiegłem do okna. Rozległo się kolejne uderzenie, od którego zadrżały ściany, a z sufitu sypnęło kurzem. Ja idę, krzyknąłem do Tyckiego, gdy usunął ostatnią deskę blokującą okno. Tylko ja się zmieszczę. Nie protestował, wiedział, że mam rację i nie próbował robić głupot. Jesteś gotowy? Krzyknął. Tak. Komendant usunął cztery haczyki trzymające okiennice i pchnął silnie pozieleniałe deski. Huknęły o ścianę z łoskotem. Byłem przygotowany, że zobaczę przyczajonego węźlarza. Snop światła czołówki przeciął ciemność spowijającą niewielką polanę i oświetlił ścianę lasu. Droga była wolna. Cisnąłem pręd przez okno, uniosłem się na rękach i wyczołgałem na zewnątrz. Zanim upadłem w wysoką trawę i mech po drugiej stronie, poczułem, że zaczepiłem o ostrą krawędź framugi lewym biodrem. Rozerwałem skórę. Ale nie zważając na ból, chwyciłem pręt i puściłem się sprintem w stronę lasu. Dąb, o którym mówiła mi ryca, dostrzegłem natychmiast górował nad innymi drzewami. Po szerokości pnia oceniałem, że musiał mieć co najmniej 300 lat. Nie odwracałem się, chociaż słyszałem głuche uderzenia i odgłos czegoś wilgotnego, jakby namokłych worków z piaskiem. Pobiegłem za drzewo i stanąłem na korzeniu. Wcisnąłem dłoń w dziuplę i natychmiast natrafiłem na konchę, wyszarpnąłem ją z drzewa. To była duża muszla, jakich na pewno nie można spotkać w Bałtyku. Miała wielkość i kształt zbliżony do ludzkiej czaszki, pomarańczowo-szary kolor. I pięć dziur na grzbiecie. Zauważyłem też na krawędziach kolce, ale większość było ułamanych. Wybiegłem ze drzewa i strach wycisnął mi z płuc powietrze. Za chatą dojrzałem gigantycznego węźlarza. Stał na dwóch krępych nogach i pochylał pękaty korpus nad dachem chaty. Był od niej niemal dwa razy większy. Miał tylko jedno ramię, wyrastające z pękatego cielska i zakończone czymś podobnym do kuli burzącej. Zaraz za nim, na wysokości jakichś pięciu metrów, wytryskiwał słup pieniącej się wody. Przypominał kobietę z długimi, spływającymi na ramiona włosami. Widocznie gumowata substancja, z której Topielica budowała węźlarze, nie nadawała się do budowania takich gigantów, bo jednoręki stwór cały czas chwiał się i odpadały od niego kawałki zielonkowatego gluta wielkości beczki. Uniosłem konchę do ust i zadołem z całej siły. Rozległ się piskliwy, cienki dźwięk, Ledwo słyszalny wśród plusku wody i uderzeń galaretowatego ciała o dach chaty i deski werandy. Topielica nie uspokoiła się, wyglądała na rozjuszoną. Zapomniałem zatkać środkowej dziury. Dźwięk miał jednak jakiś efekt, bo olbrzymi węźlarz zachwiał się na nogach. I cios potężnego ramienia, który był wymierzony w środek dachu, uderzył z o wiele mniejszą siłą w boczną ścianę i stracił impet. Bo zahaczył o gałęzie sosny. Z za domu wybiegł mały węźlarz wielkości, może dwunastoletniego dziecka, za nim dwa następne. Zdążyłem zadąć z zamkniętą środkową dziurą. Dźwięk był teraz o ton niższy i wibrujący. Wydawało mi się, że samo istnie układa się w melodię. Olbrzym zachwiał się. Zdołał ustać na nogach, ale ramię, wznoszące się do potężnego ciosu na dach, oderwało się. Opadło do tyłu i z wielkim pluskiem zatunęło w jeziorze. W powietrzu usłyszałem syk, podobny do tego, jaki wydaje uchodzące z opony powietrze, tylko stukrotnie głośniejszy. Wir wodny, tak podobny do twarzy kobiety, stracił na chwilę swój kształt. Małe węźlarze, które biegły w moim kierunku, jednak nie zwolniły. Odjęłem muszlę od ust i dźgnąłem pierwszego w węzeł. Trafiłem idealnie. Zamienił się w cuchnącą wodę, która uderzyła we mnie i zmoczyła od pasa w dół. Poczułem zapach ryb i wodorostów. Dwa kolejne, węzło ślizy, zaatakowały jednocześnie. Oba wyrzuciły ramiona i chwyciły mnie za nogi i tułów. Były jednak za słabe, by mnie powalić. Odrzuciłem pręd, wyjąłem sztylet z pochwy i kilkoma ruchami uwolniłem się z więzów. Potem przeciąłem im węzły na korpusie i znowu przytknąłem konchę do ust. Nabrałem dużo powietrza i dmuchnąłem z całej siły. Zielonkawy gigant, na którym zaczęło się formować kolejne ramię, poczynił chwiejny krok do tyłu. Potknął się, pochylił do przodu i przewrócił na chatę. Krzyż na środku dachu przebił węzeł i stwór rozpadł się na kawałki galaretowatej tkanki, która pacnęła o ziemię po opustrynach budynku. Oderwałem usta od konchy i zadołem jeszcze raz. Słup wody zmniejszył się i cofnął za pomost. Stracił ludzkie kształty. Z za budynku wybiegło pięciu węźlarzy, ale stwory poruszały się bezładnie, potykały się i upadały. Tylko jeden do mnie dobiegł i zdołał zaatakować. Przebiłem go z łatwością sztyletem. Reszta zmieniła się w podrygujące lekko galaretowate bloby. Zadołem trzeci raz. Pobiegłem jednocześnie na drugą stronę domu. Wir wodny opadł niemal całkowicie. Na środku jeziora dojrzałem już tylko niewielką zmarszczkę. Wielkie, galeretowate kawały olbrzymiego węzilarza roztopiły się i wsiąkły w ziemię. Wszedłem na werandę. Belki balustrady z jednej strony zwisały połamane. Podłoga zapadła się w kilku miejscach. Z chaty wyszedł Biedrzycki i Tycki, a potem Magda. Wszyscy cali i zdrowi. Zadołem ostatni raz jezioro całkowicie się uspokoiło. To pielica usnęła na kolejną noc. Mieryca mówi, że trzeba drugą i czwartą dziurę od twarzy, powiedziała Magda. Biedrzycki trzymał konchę przed sobą i powoli przytknął do ust. Zadął silnie i wydała falujący melodyjnie łagodny dźwięk. — Będziesz musiał przyjeżdżać tam codziennie, wychodzić na pomost i dąć co najmniej trzy razy — powiedziałem, ściskając Magdę za rękę. Była bardzo dumna, że pomogła, a ja byłem szczęśliwy, że wyszliśmy z tego cało. Biedrzycki wzruszył ramionami i jednym haustem opróżnił kieliszek. Siedzieliśmy na komisariacie i komendant wyjął z tajnej skrytki koniak. Mówił, że musi się uspokoić. Przymknął oczy i westchnął. Jak będzie spokój, to mogę dąć nawet pięć razy! Nie mam daleko z domu piętnaście minut. No i może pomyśleć nad następcą, powiedziała Magda. Jak tobie coś by się stało, to ludzie znowu zaczną się topić. Następca będzie, ale technologiczny. Mruknął policjant. Wiecie, internet rzeczy, rzeczywistość 2.0. Nagram ten dźwięk w najwyższej jakości, w jakiej się da. Zamontuję kamerę i sprzęt do odtwarzania. Może będę usypiał to pielice guzikiem z przed telewizora. Wątpię, powiedziała Magda. Ale pewnie można spróbować. No i jeszcze masz dźwięk awaryjny, którego używał Karol. Środkowa dziurka. Wtedy będziesz mógł rozpraszać jej zaklęcia. Dobra, dobra, pamiętam, pokiwał głową. Ale słuchaj, a ta pani Mira to ona nie wspominała, czy nie można by było tego problemu jakoś ostatecznie załatwić? Tak, skinęła głową Magda. Można wysuszyć albo piaskiem zasypać jezioro. Hektar jeziora? W życiu. Ile to by kosztowało? Zresztą, to Natura dwa tysiące nie da rady. No, jak nie, to nie. Magda wzruszyła ramionami i przytuliła się do mnie. Muszę przyznać, że całkiem dobrze poszło nam w duecie. Biedrzycki miał u nas dług do końca świata. Komendancie, mam jeszcze tylko jedno pytanie, powiedziałem. No? Co ona, ta Miryca, przepowiedziała wtedy, kiedy pan był co mi sióra leczyła. No tak. Pamięta pan? Pewnie, że pamiętam, bo moja matka mało skrzesła, ze śmiechu nie spadła. To co powiedziała? Zaciekawiła się Magda. Powiedziała tak. Przyjdzie czas, kiedy ja nie będę już mogła i wtedy za mnie podymasz.